najgorsze za nami skończyło się to tak, że piłkarze Franciszka Budy pojawili się w Chorzowie przy ulicy Cichej. W tej chwili rozgrzewają się na środku boiska, rozgrzewają się, to dużo powiedziane, jest bardzo gorąco w Chorzowie, jest wręcz upalnie. A ja witam Państwa serdecznie, naszym gościem, naszym komentatorem, ekspertem będzie Edward Lorenz. Edward, jak to jest, kiedy klub nie płaci, grają, co wtedy trener musi zrobić, żeby ich namówić do gry? Franciszek Smuda robi to w sposób znakomity, bo nie pierwszy raz ma problemy z klub Widzew z płatnościami, a jednak idzie na boisku dobrze. Witam Państwa serdecznie. Ja myślę, że Frankowi udała się wielka sztuka, a więc on motywuje tych zawodników od dłuższego czasu, gdzie te poślizgi z wypłatami, z premiami, to mu już w zeszłym sezonie słyszeliśmy o tym. Natomiast myślę, że w tym momencie doszedł do takiego punktu, gdzie i trener, i drużyna czują, że jednak z tymi pieniędzmi nie będzie tak łatwo odzyskać je. I myślę, że to jest właśnie ten moment, że Franek właściwie stracił taką wewnętrzną motywację do bezpośredniej walki o te pieniądze. Posłuchajmy zresztą, co ma do powiedzenia trener mistrzów Polski. Halo, Grzegorz Pinko. Panie trenerze, jakich argumentów trzeba było użyć, żeby dziś piłkarze Widzewa wyszli na murawę na ten mecz? Ja powiedziałem, że po meczu z Legią już nie mam żadnych innych argumentów, żeby użyć po to, żeby piłkarze zagrali. Do meczu z Legią jeszcze ja mogłem ich przekonać. Natomiast po meczu z Legią w tej chwili piłkarze dogadali się z działaczami i nawet nie wiem, na jakiej zasadzie. Jedno jest pewne, że powiedzieli, że będą grali i będą walczyli do końca. Wraca po długiej przerwie Tomasz Łapiński. W jakiej on jest formie? No na pewno nie w optymalnej formie. Wiadomo, po takiej przerwie trudno jest od razu zagrać na najwyższym poziomie. Ale uważam, że jego rutyna, jego spokój i dobre ustawienie pomoże zespołu w grze. Bardzo ważny mecz przed pana drużyną. Jak ustawił pan taktycznie drużynę Widzewa na mecz z Ruchem, bardzo też również dobrym zespołem? No na pewno nie będziemy grali tak jak zawsze tutaj na Ruchu. Musieliśmy wygrać. W tej chwili nie musimy wygrać, po prostu możemy żyć z błędów przeciwnika i tutaj będziemy się starali Ruch skontrować. Dziękuję bardzo. Franciszek Smuda powiedział, że będziemy starali się żyć z błędów przeciwnika. To bardzo dobre stwierdzenie. Edward, czy da się wyżyć z błędów przeciwnika? No nie na dłuższą metę. Czyli Widzew powinien także pokazać coś więcej niż czekać na to, na grę Widzewa. Na grę Ruchu. Oczywiście tak, tym bardziej, że doszedł Tomek Łapiński, na którego również czeka reprezentacja i jest to no, poważne wzmocnienie drużyny. Proszę Państwa, 31. kolejka Ekstraklasy. Popatrzmy, kto, jakie drużyny zagrają tę sobotę. ŁKS z Legią, Raków z Polonią, Wisła z Pogonią, my jesteśmy w Chorzowie, Ruch Widzew, Górnik ze Stomilem, Lech z Amiką, Krzo z GKS-em, Zagłębie Petrochemia, Odra Grodzkin. Zobaczymy, co będzie w Łodzi. ŁKS, Legia, mecz o Mistrzostwo Polski, kolejne spotkanie. A to właśnie 5. Widzew, 6. Ruch, po 51 punktów. Drużyna, która przegra dziś, proszę Państwa, może żegnać się z marzeniami o udziale w Pucharze UEFA. O ile wszystkie polskie drużyny stracą szansę na udział w europejskich pucharach, ale to sprawa na inny komentarz. Widzę, że Grzegorz Milko gotów do rozmowy z panem Orestem Leczykiem. Halo Grzegorz, oddaję Ci głos. Panie trenerze, widzę, że ostatnio wygrał z Legią. Jak ustawił pan swój zespół na mecz z łódzką drużyną? To nie ma znaczenia dla nas ten wynik. W każdym bądź razie trzy kolejne mecze zwycięskie Widzewa świadczy o tym, że Widzew jak gdyby powraca do tych przewodniej myśli, puchary. I uważam, to będzie właśnie z tego punktu widzenia wysoko zawyżona poprzeczka. A jakie myśli są przy Ruchu Chorzów, też puchary? O tym się głośno nie mówiło, natomiast tak się ułożyła tabela, że jeżeli szanse są, to nie można tego hamować, żeby po prostu było odwrotnie. Nie miał pan problemów z ustawieniem swojego zespołu? Kontuzje, kartki? Nie. Nie, Kwieciński mi już od dwóch dni miał problemy, ale inni są. Dziękuję bardzo. Tyle trener Orest Lęczyk. Edward, w tej walce udział w europejskich pucharach, na która drużyna zasłużyła przekroić całego sezonu według ciebie bardziej? To znaczy o zasłużeniu to trudno mówić. Ta, ci się miejsce w tabeli, ale jak może inaczej? Która
ekipa poradziłaby sobie lepiej w starciu z europejskimi drużynami? Trudno mówić, bo oczywiście Ruch to ogromna niespodzianka i chwała za to zawodnikom, trenerom, działaczom za to, że po prostu potrafili tak ten zespół skonsolidować na tyle, że właściwie dzisiaj no, mają szansę jeszcze na walkę w pucharach. Natomiast no, jeżeli by weszli w puchary, trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że powinno się ten zespół wzmocnić. Natomiast w Widzewie ta niepewna sytuacja, słyszy się, że trener odchodzi, że zawodnicy odchodzą również z nim, a więc to jest duży znak zapytania, co by było, gdyby te dwie drużyny weszły. Proszę Państwa, o tym się będziemy martwić w lipcu, jeśli polskie drużyny wystąpią w europejskich pucharach, bo ciągle jest zagrożenie, że tak po prostu być nie może. Edward Lorenz był piłkarzem, był trenerem Ruchu Chorzów, jednym z piłkarzy, których prowadził. Byli to najwdzięczniejsi piłkarze, Edward chyba do prowadzenia był obecnie zawodnik Widzewa Łódź, Dariusz Gęsior. O właśnie, Edek, Dariusz Gęsior zaczyna u Ciebie wielką karierę, tak można powiedzieć? To znaczy, był odkrywcą, myślę, Darka, byli trenerzy wcześniej, przede mną, a przede wszystkim Jurek Wyrobek. Natomiast, no Darek, myślę, że akurat trafiłem na okres, na jakiś rozkwit jego talentu. Była to olimpiada w Barcelonie i te wszystkie próby w reprezentacji pierwszej. No, każdy trener chciałby mieć takiego zawodnika jak Darek. Co masz na myśli? Chodzi o jego charakter, oczywiście o umiejętności piłkarskie? Tak, no począwszy od umiejętności piłkarskich, od tego, że jest bardzo inteligentny, że jest bardzo zdyscyplinowanym zawodnikiem. Zawodnik, do którego trener, z którym trener nie ma żadnych problemów i na treningu, i poza treningiem. To Dariusz Gęsior zagra w dzisiejszym spotkaniu z numerem 5. Proszę nie sugerować się tym, że na rozgrzewce był z 8. A to Sergiusz Wierzchowski. Kilka dni temu w Chorzowie odbyła się akcja jakby z filmu Jamesa Bonda. Poranny telefon do prezesa Rogali. Telefon z Kaiserslautern. Przyleciała awionetka, zabrała tego oto właśnie młodego człowieka, Sergiusza Wierzchowskiego, na testy, a właściwie na mecz towarzyski do Kaiserslautern. W Arau w Szwajcarii Kaiserslautern grało spotkanie towarzyskie. Arau wygrało z mistrzami Niemiec 2-0. Wierzchowski grał 45 minut. Był pełen podziwu dla organizacji w tym klubie, dla samego faktu, że został powołany, wybrany jako piłkarz do testowania przez Kaiserslautern. No i twierdzi, że jeśli kluby się dogadają, jeśli dogadają się menedżerowie, to z pewnością chciałby tam zagrać. Szczególnie chwalił sobie Martina Wagnera, niemieckiego pomocnika i Brazylijczyka Rafinho. Edward, taki transfer, ja zawsze żałuję w takich sytuacjach, kiedy młody chłopak, który dopiero zaczyna dobrze grać, już jest uznanym piłkarzem, musi wyjechać za granicę, bo wtedy mamy mniej ciekawych graczy do pokazywania. Tak, no niestety, ogólnie dla naszej piłki jest to oczywiście niekorzystne, ale to jest sygnał, że trzeba stwarzać w kraju takie warunki, żebyśmy nawet zawodników kupowali z zagranicy, jeżeli jest taka potrzeba. Niekoniecznie z Afryki. Tak, niekoniecznie, za darmo. A żeby po prostu za nasi zawodnicy utalentowani typu Wiechowski czy przed laty, można wymieniać tych zawodników bardzo dużo. No niestety pierwsza okazja, akurat ta okazja jest jakaś no, nobilitująca, bo bardzo dobry mistrz klub, Niemiec. Mistrz Niemiec. Tylko, że dla naszej piłki generalnie jest to niekorzystne zjawisko. Proszę Państwa, Ruch Widzew w Chorzowie na ulicy Cichej. Popatrzmy na składy obu jedenastek. Goście w bramce z numerem 21 Sławomir Olszewski. Numer 15 Daniel Bokusz. 3 po długiej przerwie kapitan zespołu Tomasz Łapiński. 13 Piotr Szarpak. 2 Mirosław Szymkowiak. 5 Dariusz Gęsior. 11 Rafał Siadaczka. 19 Maciej Terlecki. 20 Andrzej Kobylański. 8 Artur Wichniarek. 16 Marcin Zając, trenerem zespołu Franciszek Smuda. Rezerwowi gracze Mistrzów Polski. 9 Sławomir Sałaciński. 14 Arkadiusz Świętosławski. Marek Przemoński. 17, 18 Rafał Kubiak. 23 Marcin Ludwikowski. I Ruch Chorzów w bramce Waldemar Grzanka. 19 Marek Leciałowski. 4 Marcin Baszczyński. 14 Sławomir Gulak. 8 Mamija Dzikija. 17 Krzysztof Bizacki. 21 Mirosław Jaworski. 3 Sergiusz Wiechowski. 10 Mariusz Śrutwa. 18 Piotr Włodarczyk. 22 kapitan zespołu Maciej Miźny. Trenerem zespołu Ores Lęczyk i rezerwowi w Ruchu 1 Mirosław Drescher, 2 Tomasz Szuflita, 6 Janusz Nawrocki, 9 Mirosław Bąk, 11 Seweryn Siemianowski, 13 Marcin Molek, 20 Dawid Bartosz. Edward, nie zławka rezerwowych w Ruchu. Tak, tak, no o dziwo, tak mówimy o tych wzmocnieniach wcześniej, ale niezły skład. I taktyka Widzewa
Terlecki już nie jako libero, na tej pozycji Tomasz Łapiński, przed nim Gęsior, Zając, Szarpak na bocznej pomocy, Szymkowiak, ciekawe ustawienie, Szymkowiak może grać i w pomocy, i w obronie, i w ataku Wigniarek, Kobylański, tyle widzę, zobaczymy co zaproponował Orest Lęczyk, bramkarz Brzanka, Mizia jako ostatni obrońca, Paszczyński, Beciałowski, kryjący, przed nimi Jaworski, Jechowski, Dzikija w środku pola, na prawej stronie Gula, na lewej Kizacki, w ataku Włodarczyk, Śród. I proszę Państwa, gospodarze, ruch u siebie, 9 spotkań, 5 remisów, 1 porażka, 27 do 10, bardzo dobrze, jeśli chodzi o Widzew, w 15 spotkaniach, 7 zwycięstw, 2 remisy, 6 porażek, oczywiście w spotkaniach gwiazdowych i 20 do 23. Proszę Państwa, ruch na własnym stadionie przegrał 12 spotkań w 7 tegorocznych, komplet zwycięstw, jedyny zespół, który w tym sezonie wybił z Chorzowa 3 punkty, był zespół ŁKS-u Ptak Łódź, no ale proszę Państwa, to prawdopodobnie mistrz Polski, więc nie wstyd. Wygrali wtedy Łodzianie 2 do 0. Widzew nie przegrał od 5 spotkań, 3 ostatnich zwycięstwa. Tak dobrej pasy mistrzowie Polski nie mieli od 8 miesięcy. Za 2 minuty sędzia pan Andrzej Dymek z Wrocławia w towarzystwie panów Mirosława Kamińskiego z Opola i wrocławianina Eugeniusza Wójcika wyprowadzi obie jedenastki na środek boiska. Mirosław Dreszczyk na ławce rezerwowych, Edward, to jeśli nie niespodzianka, to na pewno w trakcie sezonu wydawało się, że było to nie do pomyślenia. Kilka chyba słabszych występów, głupich bramek i... Znając trenera, który, no muszę powiedzieć, że jestem jego wychowankiem, wiem, że nie sugeruje się nazwiskiem, a formą aktualną zawodnika i dlatego Mirek w tej chwili jest na ławce. Wrócę jeszcze do tej poprzedniej naszej myśli o tej ławce rezerwowej ruchu. I myślę, że to jest szczęście dla trenera, a także dla drużyny i klubu, że ma takie możliwości, że w tej chwili Janusz Nawrocki czy Bąk, Mirek są w tym klubie, są w drużynie, że młodzi zawodnicy typu Molek, Bartos i inni, Marcin Baszczyński mają się od kogo uczyć. Zgadza się, Janusz Nawrocki, Mirosław Dreszczyk, Mirosław Bąk. Wszyscy trzej grają w reprezentacji Polski. Za Mirosława Dreszczyka nie ręczę, na pewno Bąk i Nawrocki, ale to wszyscy piłkarze mimo wieku ponad 30 lat naprawdę w polskich klubach byliby poszukiwanymi postaciami. Tak, oczywiście. Tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy, no, dużo zawodników dobrych wyjeżdża i szczęście, że są ci starsi, którzy albo wrócili za granicy, w wypadku Nawrockiego i Bąka to się potwierdza i mogą służyć doświadczeniem młodym zawodnikom. Jednym słowem, polski futbol, jak, co by o nim nie mówić, jakby na niego nie patrzeć, jak powiadają piłkarze, kręci się i nie ma ludzi niezastąpionych, chociaż powiadam zawsze, kiedy dobry, zdolny, młody piłkarz wyjeżdża za granicę, wtedy przez moment jest przykro, przecież Marcin Kuźba opuści Górnika Zabrze, wyjeżdża do KSER, jednak są następcy, a zwłaszcza dobrze jest, jeśli tacy starsi piłkarze, którzy grali za granicą, przyjeżdżają na polskie boiska. Oto i Chorzów, stadion przy ulicy Cichej. 31. kolejka naszej Ekstraklasy, ruch, białe stroje kontra Widzew Łódź. Mecz o udział w rozgrywkach o Puchar UEFA. Obie jedenastki mają po 51 punktów. Na środku boiska Mariusz Utwa, Piotr Włodarczyk, duet napastników z Chorzowa. I za moment pan Dymek rozpoczął spotkanie. Były chorzowianin w szeregach Widzewa to Dariusz Gęsior, a były gracz Widzewa w szeregach ruchu Sławomir Gula, numer 14. Piłkarze Franciszka Smudy. Do Szymkowiaka piłka na prawo Wichniarek, ale jednak udany powrót pomocników Chorzowa i Maciej Mizia. Baszczyński. Mizia. Terlecki blisko Mamija Dziki. Teraz Gęsior w polu karnym był. I mamy rzut karny, proszę Państwa. Karny, który zaskoczył Widzewiaków, zaskoczył nas, tylko cieszy się Sergiusz Wiechowski. Ten człowiek, którego chce Kaiserslautern, pan Andrzej Dymek, nie ma wątpliwości. Zaraz zobaczymy to raz jeszcze. Niewinnie wydaje się zapowiadająca akcja. Dośrodkowanie z głębi pola, w pole karne. Ucieka Gęsior, kryjący tam... No, był moment może taki, gdzie Darek rzeczywiście złapał Wiechowskiego za rękę. Uwaga, Śródfa, pierwsza minuta spotkania, gol. Ruch Widzew 1-0. Ładnie się zaczęło, Edward. No i bardzo ładnie dla ruchu. No bardzo obiecująco. Myślę, że duże zaskoczenie dla Widzewa.
Śródfa, 14 gol piłkarza Ruchu Chorzów. Znakomity początek gospodarzy. Zwykle w takich sytuacjach powiada się, że jeszcze widzowie nie zdążyli dobrze zasiąść na trybunach, a już padła bramka. Oto jeszcze raz Śródfa, brawa dla Olszewskiego za to, że przynajmniej wyczuł intencję strzelca, no ale bardzo precyzyjnie najlepszy atakujący Chorzowian. 1-0 prowadzi Ruch i rusza Widzew, Szarpak do Wichniarka, do Brzegula. Teraz Leciałowski, narzut będzie out dla Widzewiaków. Jeszcze raz ta sytuacja, oto Wiechowski. Myślę, że w czasie przerwy przyjdzie na to czas, by jeszcze raz zanalizować dokładnie tę sytuację. Tak, na pewno. Pan Dymek blisko całej tej akcji odgwizdał rzut karny. W rezultacie Ruch prowadzi 1-0. Tym razem przewinił Rafał Siadaczka. Mamija Dzikija. Nie, Piotr Rafał Siadaczka już ucieka w swoje pole karne. Oto właśnie piłkarz Ruchu. Zagranie do Jaworskiego. I widzę wiatr. Kobylański. Siadaczka. Szarpak i Gula, były Widzewiak, bardzo dobrze na prawej stronie boiska. Teraz Szarpak, jest Gęsior, Terlecki, Kobylański. Wejście Baszczyńskiego, jednak aut dla graczy Widzewa. Franciszek Smuda po raz kolejny podający piłkę swoim piłkarzom, jakby chciał być tym 12 na boisku. 0-1 przegrywa mistrz Polski. Zaczęło się najgorzej jak mogło. No, Edward, co byś zaproponował teraz Widzewowi? No, można wrócić do słów Franka przed właśnie rozpoczęciem meczu, gdzie powiedział właściwie całą taktykę gry, a więc tak, chcą skontrować Ruch. I proza życia, boisko zmienia tą taktykę już w pierwszej minucie. Niestety Widzew musi przejść teraz do ataku pozycyjnego i musi po prostu zmusić zawodników Ruchu do popełnienia błędu. Łapiński. Bardzo dobre podanie do Szymkowiaka. Szymkowiak w pole karne, Zając. To Wichniarek zatrzymany tam przez obrońców Ruchu. W środku Jaworski. Ruszył Śródfa, ale dobrze ustawiony Łapiński. Piłka do Dziki. Na lewo Wiechowski. Śródfa już jest w polu karnym. Obok niego Włodarczyk. Piłka na pole karne. Bogusz. Jednak Włodarczyk. Nie dał rady Szarpak. Na prawej stronie Gula. Dobrze, Chorzewianie, Gula na pole karne, czeka w bramce Olszewski. I oklaski za akcję Ruchu, ale brawa za chwilę dla Widzewa, bo Marcin Zając na prawej stronie. To Szymkowiak. Leciałowski. Jaworski, nie ma spalonego Śródfa. Siadaczka. Dzikija. Jeszcze Chorzewianie, Śródfa nie zdążył, brawo Łapiński, Szarpak i kolejna akcja piłkarzy Franciszka Smudy. Wichniarek. Kobylański. Mija Mizie, Kobylański. Tak, dobrze do Wichniarka, Wichniarek faulowany przez Jaworskiego, rzut wolny. Rzut wolny dla Widzewa. Gęsior, Szymkowiak już przy piłce, czy dadzą szansę Siadaczce, ale widzę, że obrońca Widzewa wolniutko podchodzi do piłki, jednak Mirosław Szymkowiak. Szymkowiak, 20 metrów do bramki Grzanki. Oraz Lęczyk przy linii bramkowej, przy linii autowej. Szymkowiak! Słupek! Fantastyczne uderzenie Mirosława Szymkowiaka. Edward, za twoich czasów, kiedy prowadziłeś drużynę olimpijską, strzelił ładne bramki i Włochom, i grając na pozycji libero. Ale wracając jeszcze do tego rzutu wolnego,
No, dużo Mirek pracował nad stałymi fragmentami gry. Moment, Edward Botosz, Wichniarek i dobrze Grzanka. Tak, z tym, że w tym momencie wykonał ten rzut wolny trochę inaczej, bo przeważnie nad murem uderzał, a teraz mijał go po długim roku. Rywale Widzewia przyzwyczajeni do tego, że siadaczka najczęściej podchodzi do takich, w takich sytuacjach do piłki, no myślę, bardzo się spodziewali. Myślę, że dla Rafała to za bliska jeszcze odległość, on tak jeszcze 5 metrów trochę dalej, słynie z potężnego uderzenia. Ale to, co pokazał Szymkowiak, to rzeczywiście było znakomite. Terlecki, Kobylański, w środku Szymkowiak. Teraz kolejny Szymkowiak do Kobylańskiego, ładnie widzę, w środkiem boiska i Baszczyński na prawą stronę. Aut dla Chorzowian. Piotr Szarpak blokował podanie Guli. I gracze Oresta Lęczyka. Śródfa. 14 goli w tym sezonie, występy w reprezentacji Polski. Dobra. Wiosna Mariusza Śródfy, prezes Rogala, spodziewał się, że prędzej Kaiserslautern właśnie zadzwoni w sprawie tego oto piłkarza niż Sergiusza Wiechowskiego, ale widocznie akurat do koncepcji personalnej pasuje tak młody jest. Piłkarz Chorzowian. Zakupy się robi pod potrzeby drużyny przeważnie. Tak. Siadaczka. Ruch Widzew 1-0 po 6 minutach spotkania. Orest Lędrzyk zadowolony z pewnością. Nawet nie myślał o takim początku spotkania. Szymkowiak, bardzo dobrze Szymkowiak w środku boiska. Ach, tam pomylił się Jaworski, jest gęsior. No nic tak nie smakuje, jak strzelić gola swojej byłej jedenastce, ale tym razem nie wyszło. Rusza Włodarczyk, czterech piłkarzy Widzewa. W tej chwili trzech Chorzowian, na lewo piłka do Bizackiego. Bizacki, wysokość pola karnego. Łapiński, odbita piłka. Zając jednak pod nogi Wiechowskiego, ten z powrotem do swojego kolegi, to Bizacki, w polu karnym jest Włodarczyk, Śródfa po raz kolejny podnosi rękę do góry, czeka na podanie od swojego kolegi z pomocy, doczeka się, nie, bo bardzo dobrze Bogusz. Dzikija czy Wichniarek? Wichniarek, gęsior, znowu Wichniarek, na lewej stronie doskonale ustawiony Szymkowiak, ucieka Mirosław Szymkowiak, faulowany, przewinił Paszczyński, zaklina się, że nic nie było, ale było to bardzo ostre wejście i kolejny rzut wolny dla Widzewiaków. Jeszcze raz ta sytuacja, Edward, chyba czas na pierwszą pochwałę pod adresem Szymkowiaka. Kilka bardzo dobrych jego wejść, znakomity strzał. On się świetnie czuje dzisiaj na środku. Tak, trzeba podkreślić tą nową pozycję, jaką Franciszek Smuda znalazł w drużynie, bo grał już na libero, na kryjącego, na prawej pomocy, a w tej chwili jest głównym rozgrywającym drużynie. I to rozgrywa bardzo dobrze Szymkowiak na pole karne do gęsiora. Jaka decyzja arbitra? Rzut rożny. Oto właśnie Dariusz Gęsior. Najlepsze lata kariery. Najlepsze to może jeszcze przed nim, ale bardzo dobrze tutaj spisywał się w szeregach piłkarzy z ulicy Cichy. No na pewno dobrze mu się tu granać. Jak uwaga, rzut wolny dla Chorzowian. Kobylański, gęsior. Wysoko ponad bramką. Tym razem obrońcy chorzowscy dopuścili do tego, by gęsior spokojnie przejął piłkę na głowę. Waldemar Grzanka miał mnóstwo szczęścia. W ogóle ruch szczęśliwy, bo i ta bramka zdobyta w pierwszej minucie, to zawsze, chociażby była jak najbardziej zasłużona, zawsze będzie określana mianem szczęśliwy, bo to ustawia mecz. A także to, że nie padła bramka po strzale Szymkowiaka. Teraz Chorzowianie, Bizacki, lewa strona. I spokojnie Olszewski. Arkadiusz Onyszko dziś nie gra. Przypominam, to konsekwencja czerwonej kartki, jaką obejrzał w meczu Widzew Legia Chorzowianie. Widzewiacy wtedy wygrali 1-0 po bramce Szarpaka. Maciej Terlecki. W polu karnym są Włodarczyk i Śródfa. Podbiega Gula. Dzikija obok Terleckiego. Gruzin na lewo do Bizackiego. Wiechowski pokazał się znakomicie Bizackiemu, ale tu dobrze Tomasz Łapiński i wychodzi libero Widzewa. Strata piłki, jest dobrze, bo Jaworski przed polem karnym. Było dobrze dla Widzewa. Proszę wybaczyć ten okrzyk. Chcemy, żeby dzisiaj wygrała drużyna lepsza, ale
defensywny pomocnik Chorzowian znakomicie znalazł się tutaj. I Tomek słynie, Łapiński, właśnie z takiego wyprowadzania szybkiego piłki, gdzie się włącza do akcji ofensywnej. No tutaj idealnie, super zagrał Mirek Jaworski, który przejął piłkę. Tymczasem kolejny środkowy pomocnik, Terlecki na prawo do Wichniarka. Wichniarek, obok niego Paszczyński. Dobrze do Zająca. Ładnie gra Widzew, mądrze. Szymkowiak. 20 metrów, Szymkowiak. Bardzo dobrze, Grzanko. Mirosław Szymkowiak. Chwalimy go od pierwszych minut za to, że nie tylko świetnie bije rzuty wolne, za to znakomicie rozgrywa, no i najgroźniej strzela w 11 Franciszka Smuty. Tymczasem piłka przeniosła się już na środek boiska. Tu jest Bizacki. Mądrze do Dzikiji. Dzikija do śrutwy, ale Tomasz Łapiński przerwał tę akcję. Niezbyt pewne zagranie libero. No cóż, nie odkryjemy Ameryki, ale widać po Łapińskim, że kilka tygodni czy też miesięcy nie grał w pierwszej 11 Widzewa i nie do końca jest tak pewny, do czego nas zawsze przyzwyczaił. Na pewno nie ma tej pewności w grze, nie ma pewności w ustawieniu się, bo przecież bez gry, bez meczu, no nie można do tego po prostu dojść. No to po raz kolejny Łapiński. Dobrze, tym razem Wichniarek, ale ustawiony Mizia do Wiechowskiego. To był Paszczyński, jest Leciałowski. Teraz dobrze Jaworski. Pomocnicy ruchu grają spokojnie, grają mądrze, grają ładnie. Bizacki na wolnej pozycji. Bizacki już jest pole karne, przed polem karnym czekają koledzy. Bizacki strzela. I dobrze ustawiony Olszewski. Trochę zbyt egoistycznie zagrał Bizacki, chociaż tak, bardzo efektownie. Miał dwóch zawodników do grania, a znając go, że ma po prostu tą prawą nogę słabszą, być może mógł rozegrać tą. I znowu Szymkowiak. I znowu faul, tym razem przewinił Wiechowski. Mirosław Szymkowiak na ziemi, ale już Widzewiacy. Bogusz. Zając. Widzew. Wichniarek, polu karnym jest Kobylański. Wichniarek do Kobylańskiego. Spychany Kobylański. Czeka na podanie Wichniarek, ale Kobylański nie musi znaleźć partnera. Gdzieś na środku boiska nie. Dobrze ustawiony Wiechowski do Bizackiego. I kontra ruchu. Znowu Wiechowski. Tym razem przewinił Dariusz Wichniarek. Będzie rzut wolny dla ruchu. Dariusz Wichniarek, reprezentant drużyny olimpijskiej. Grał w 11 Edwarda Lorenza, teraz w 11 Pawła Janasa. Zrobił sporą przeprowadzkę z Lecha do Widzewa, bo zdaje się, że miałby duże problemy z utrzymaniem się w Ekstraklasie, gdyby został w Poznaniu. Tak, tak. No, życzymy wszyscy Lechowi dobrze, ale myślę, że dla rozwoju kariery Artura był to dobry krok, że właśnie przeszedł. Aczkolwiek w tej chwili możemy powiedzieć, że no, czy do końca dobrze, nie wiadomo, bo nie wiadomo, jak się potoczą losy klubu Widzew. Zostańmy jednak przy piłkarzach i tym, co pokazują na boisku. Po kłopotach w widzewskiej spółce i baśniach pomiędzy prezesami powiedziano, pisano już tyle. Mecz jest na tyle interesujący od pierwszej minuty, że proponuje zająć się grą. Mirosław Szymkowiak, numer jeden w Widzewie, w tym pierwszym kwadransie znakomicie strzelający, dobrze rozgrywający, ciągnący tę grę Widzewa w środku boiska. Zobaczymy, czy jego koledzy pomogą mu w tym. I Widzew wyrówna. Oto Terlecki. Tym razem znowu Szymkowiak, wypychany przez Wiechowskiego, ale ładnie do Gęsiora. Gęsior zbliża się do pola karnego. Nic sobie nie robi z opieki Jaworskiego. Na prawo do Zająca. Marcin Zając. Zając, już jest pole karne. I Grzanka. Kurwa, ma! Ruch prowadzi, ale to Widzew atakuje. Widzew częściej strzela. Tak, bardzo dobra akcja Marcina. I zaskakujący strzał lewą nogą, bo też w przypadku, tak jak wcześniej podkreślaliśmy, w sytuacji Bizackiego. Grzanka miał prawo się tego nie spodziewać, chociaż jak na dobrego bramkarza przystało, stał w krótkim rogu. Znowu Widzew. Tak. Znowu na prawej stronie Widzewiacy. Piłka do najpierw Wichniarka, później Kobylańskiego. Nie udało się. Najgroźniejsza akcja, poza tym strzałem słupek Szymkowiaka. No idealnie dośrodkowanie Mirka Szymkowiaka i Artur właściwie miał stuprocentową sytuację. Piotr Szarpak. Rafał Siadaczka. 1-0 prowadzenie gospodarza. To sytuacja, w której najpierw Wichniarek powinien trafić, a potem Kobylański. Błąd środkowych obrońców ruchu. I Jaworski, i
Mizia, pomylili się. Szarpak. Siadaczka. W polu karnym czekają na podanie Zając, Szymkowiak, Kobylański i Wichniarek. Szarpak bardzo ładnie na pole karne, ale nie udało się. Zając. Bogusz. Będzie Łapiński. Cała jedenastka chorzowska na swojej połowie. Jest Siadaczka. Terlecki. Trochę na stojąco rozgrywają widzewiacy atak pozycyjny. Jeszcze właściwie nie atak, to takie pieszczenie piłki w środku pola. Oto Gęsior. Terlecki przez moment nie pilnowany w środku, ale tam zbliżył się do niego Dziki, a na prawej stronie jest Wichniarek. Znowu do Gęsiora. Nie udała się sztuczka byłemu Chorzewianinowi. Wizacki czy Terlecki? Wizacki. Teraz był środkiem. Jednak Chorzewianin. Widzewiacy, przepraszam. Łapiński. Bogusz. Teraz Łapiński. I aut dla piłkarzy Franciszka Smith. Mirosław Jaworski uciekający szybko w pole karne, bo tam już dzieje się bardzo niebezpiecznie. Dobre wejście Kaszczyńskiego. Przy piłce gracze Widzewa. Szarpak. Kolejny faul. Wiechowski nie daje sobie rady z Szymkowiakiem. Bardzo trudno zatrzymać Mirosława Szymkowiaka w dzisiejszym spotkaniu. Piotr Szarpak. Zbliża się 15 minuta spotkania w Chorzowie. Ruch prowadzi z Widzewem 1-0, ale ostatnie 10 minut to falowe, nieustanne ataki piłkarzy Franciszka Smudy. Sześciu graczy Widzewa w polu karnym. Dośrodkowanie rzutu wolnego. Rafał Siadaczka. No i przedobrze. Ruch prowadzi, na pewno nie jest do końca ukontentowany tym prowadzeniem. Kibice są oczywiście szczęśliwi, ale piłkarze jakby trochę... Tak, po tym dobrym początku, bardzo dobrym początku, w tej chwili jak gdyby oddali inicjatywę drużynie Widzewa. Ale muszę powiedzieć, że oglądałem Ruch już w kilku spotkaniach i ta gra im odpowiada. Są bardzo groźni z kontrataku i ten mecz myślę, że dla widowiskowości może tylko zyskać. Bo będzie atakował Widzew, a kontry będą niebezpieczne Ruchu. Tak jest, tymczasem Mirosław Szymkowiak, błąd, Jaworski, Mizi, Szymkowiak 20 metrów, prosto Maszczyńskiego. Terlecki bardzo dobrze przejął piłkę, sekurując akcję kolegów. Maciej Terlecki, piłka do Gęsiora, Gęsior, faul. I znowu okazja Siadaczka bądź Szymkowiak. Maciej Miziak, mnóstwo problemów z szybkimi akcjami środkiem pola, kiedy tam te podania Szymkowiaka, Terleckiego. Tak, błąd w drugiej linii ruchu, gdzie tam nie do końca dobrze w kryciu i wówczas on musi faulować. Szymkowiakiem i jakby nie może znaleźć swego miejsca dziś na boisku. Orest Lęczyk przy linii autowej boiska. Pozycja dla Rafała Siadaczki. Tak jest. Teraz uwaga, Szymkowiak do Siadaczki. Siadaczka mocno prosto w nogi guli. I Daniel Bogusz. Na spalony Szymkowiak, a także Wichniar. Jeszcze raz ta sytuacja, moment podania. Widzimy, jak szybko uciekali Zając, Szymkowiak i Wichniarek z offside. Mizia. Nie dał rady Śródfa, był tam dobrze ustawiony Siadacz. Dzikija, ostre wejście Dariusza Gęsiora, faul, gruziński pomocnik na ziemi, będzie rzut wolny dla piłkarzy Ruchu Chorzów. Po tych chyba 10 minutach pierwsza jakaś akcja w pobliżu pola karnego Widzewiaków. Widzimy tutaj Gęsiora, który oto właśnie tak nieprzepisowo potraktował. Myślę, że to, żeby więcej tych akcji było w Ruchu, właśnie zależy od tego faulowanego zawodnika, więc od Dziki, który ma takie zadanie po prostu w drużynie. Od Gula, piłka na pole karne, jednak świetnie tam zablokował Szarpak. Znowu Gula, Dzikija. Pomocnik Chorzowa nic sobie nie robi z obecności Terleckiego. Znakomicie w pole karne do Śródfy. Śródfa bardzo dobrze. Udało się, że Wiechowski złapie tę piłkę, ale nie. Chorzowianie wyszły cało z opresji. I co więcej, Łodzianie w ataku. Wichniarek, lewa strona boiska. Wichniarek,
Obok niego Baszczyński, blisko Mizia. Wichniarek czeka na kolegów w środku. Doczekał się Szymkowiaka. Szymkowiak i teraz dobre wejście. Czyste wreszcie Wiechowskiego. Po tych kilku faulach Sergiusza Wiechowskiego po raz pierwszy Chorzewianin zatrzymał Szymkowiaka bardzo ładnym, efektownym ślizgiem. Szarpak. Terlecki. Jest Siadaczka. Pilnowany bardzo dobrze Gęsior. Siadaczka zatrzymany nieprzepisowo przez Dzikije. Będzie rzut wolny dla gości. Inicjatywa ciągle należy do piłkarzy Franciszka Smudy. Ale to gospodarze prowadzą po strzale Mariusza Śrutwy z rzutu karnego w pierwszej minucie. 1-0. Terlecki. No i nie wyszło to sobie. Najgorsze rozwiązanie, jakie było możliwe, z tego względu, że górna piłka na ruch właściwie piątki, a więc bez szans dla napastników, żeby dojść do tego podania. A w Łodzi, proszę Państwa, ŁKS z Legią prowadzi 1-0, Górnik remisuje ze Stomilem 1-1. 3 punkty, no, połowi, jeszcze nie do końca, ale już sympatycy ŁKS-u sobie dopisują. Drużyna Zalei Unii w Łodzi coraz bliżej mistrzowskiego tytułu, a w Chorzowie ruch prowadzi z Widzewem 1-0. Znakomita akcja Terleckiego, na spalonym jednak i Szarpak, i Wichniarek. Kilka efektownych dryblingów w środku pola, potem gorzej z podaniem, jednak nie. Sędzia uznał, iż było przewinienie któregoś z piłkarzy ruchu i będzie rzut wolny. Już jest rzut wolny dla Widzewa, oto Terlecki. Na lewej stronie znakomicie pokazuje mu się Siadaczka. Siadaczka nie może jeszcze strzelać, bo na lewej stronie tak jest. Piotr Szarpak. Szarpak na pole karne, czeka Grzanka w bramce. Był tam Wichniarek, akcję zakończył Pizacki. Cała jedenastka ruchu na swojej połowie. Teraz Włodarczyk i Śrutwa tylko na połowie Widzewiaków. Olszewski. Bogusz. Szymkowiak. Mizia. Paul Szymkowiaka i rzut wolny dla ruchu. A w Lubinie Zagłębie prowadzi z Petrochemią 1-0. Bizacki do Wiechowskiego. Wiechowski 20 kilka metrów do bramki Olszewskiego. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Wichniarek, bardzo ładnie, Leciałowski za nim, przed momentem na spalonym i nie było spalonego, przez moment był na pozycji spalonej Kobylański, bardzo sprytnie z tego uciekł, jednak sędzia był konsekwentny, arbiter liniowy, no i piłka dla Chorzowian. Baszczyński, Dzikija, Śrutwa. Bardzo ładnie Śrutwa do Dzikiji, Gruzin przed polem karnym, przed nim Łapiński, Dzikija, pole karne. Śrutwa z prawej strony nie strzelał, bardzo inteligentnie próbował znaleźć tam lepiej ustawionego Włodarczyka czy Bizackiego. No skończyło się to właśnie. Tak, ale myślę, że duży błąd Dziki, ponieważ super wchodził z lewej strony Bizacki. Trzeba było tylko w tempo strącić w lewo i wyszedł na pozycję sam na sam z bramkarzem. I prawdopodobnie mogło być 2-0 dla Widzewa. Tymczasem faul Terleckiego, będzie rzut wolny dla piłkarzy ruchu. Znowu Sergiusz Wiechowski, bardzo aktywny od pierwszych minut spotkania. Wiechowski, w polu karnym Włodarczyk i Śrutwa. I spokojna interwencja Olszewskiego. Mirosław Jaworski. Teraz w ataku Kobylański, dobrze Baszczyński. Wichniarek naciska cały czas Baszczyńskiego. Dobrze Łodzianie. Mnóstwo problemów z wyjściem z własnej połowy mają gracze ruchu. No i stracili, nie, odzyskali na moment piłkę. Trochę niefrasobliwy zagrał Terlecki. Gula. Ciągle lekkomyślnie Chorzowianie. Kobylański, Szymkowiak. Sędzia uznał, już to była ręka niezawiniona przez Gulę, a więc kontra ruch. Bardzo ładnie Łapiński. Szymkowiak i Grzan. Teraz Wiechowski. Bizacki. Dobry
drobny dribbling Bizackiego, piłka do Wiechowskiego, Wiechowski w środek, ale Siadaczka pięknie ubiegł wśród. Doskonała próba zagrania, tylko zdecydowanie silniej trzeba było to zrobić. Szymkowiak i Terlecki. Za plecami Terleckiego Gęsior. Na prawej stronie Zając. Wniarek. Gęsior. Siadaczka. Terlecki. Maciej Terlecki, coraz bliżej pole karne. No, nie udało się to. Wejście Terleckiemu. Nie wyczuł jego intencji Ichniarek. Twarzowe chmury, już nie jest tak gorąco jak przed meczem. Wyczuł, że w drugiej połowie tu popada, to na pewno piłkarze przyjmą z ulgą. Bardzo ciepło, gorąco przed spotkaniem. Nic tak dobrze piłkarzom nie robi, jeśli chodzi o stworzenie dobrego widowiska, jak padający deszczyk. Są zwolennicy tej teorii, że deszcz wyzwala jakąś dodatkową energię, mobilizację wśród zawodników. Tak, muszę powiedzieć, że sprawdza się to, przynajmniej za tych moich czasów, kiedy graliśmy, że wszyscy lubiliśmy grać, gdy padało. Uwaga, 1-1. Proszę Państwa, zgubiliśmy bramkę. To znaczy nie zgubiliśmy. Dośrodkowanie Szarpaka i główka Artura Wichniarka. Jeszcze raz to zobaczymy. Jeszcze raz to zobaczymy. 1-1. 26. minuta spotkania. Jeszcze raz ta sytuacja. Widzimy, jak uciekli piłkarze Widzewa. Wichniarek bardzo aktywny, znakomicie z 7 metrów pakuje piłkę do siatki. 1-1. A więc to, co mówiliśmy od początku spotkania po pierwszej minucie, że Ruch prowadził, ale to Widzew grał, Widzew stwarza dodatkowe sytuacje, no i wreszcie opłaciło się to piłkarzom Franciszka Smudy w dwójnasób, bo jest 1-1 po bramce Artura Wichniarka. Teraz Chorzowianie na lewej stronie boiska. Wiechowski, Jaworski, Szarpak. Na naszych ekranach i Piotr Szarpak znakomicie podał przed minutą na głowę Wichniarka. Szarpak, znowu Wichniarek. Szymkowiak, Szarpak, Ruch Widzew 1-1. Szymkowiak, Kobylański, znowu Szymkowiak. Znakomicie Szymkowiak, ale tu nie dał rady na spalonym Artur Wichniarek. I Chorzowianie. Siadaczka, Wichniarek. Kolejny faul Macieja Mizi, nerwowo obrońcy chorzowscy. Wichniarek czy nie? Dobrze ustawiony Wleciałowski. Baszczyński, Wichniarek. Znowu Szymkowiak. W polu karnym czeka na podanie Kobylański, a świetnie do Gęsiora, który wbiegając, no nie przejechał. Meldunek od naszego reportera. Halo, Grzegorz Milko. A trener Smuda tak przed strzeleniem gola, jak i po tego wyrównującego co chwilę tu podbiegał do linii bocznej i krzyczał do Marcina Zająca oraz do Andrzeja Kobylańskiego, żeby bardziej żyli, żeby byli agresywniejsi w swojej grze. No i opłaciło się to życie. Ta agresja Smuda jednak potrafi wyegzekwować od swoich ludzi. Piękne podanie Piotra Szarpaka w 28 minucie. Artur Wichniarek na 1-1. Zasłużona bramka dla Widzewa Etwale. Oczywiście z gry tak, bo cały czas właściwie kontrolują grę, są dłużej w posiadaniu piłki. Natomiast trzeba powiedzieć, że oprócz tej sytuacji przy dośrodkowaniu Szymkowiaka, gdzie nie trafił piłkę Wichniarek, więcej sytuacji bramkowych nie stworzyli. A wcześniej Ruch miał doskonałą sytuację, kiedy wyprowadził piłkę bardzo dobrze Dzikija i powinien zagrać piłkę wcześniej w tempu Pizackiemu. Zobaczymy, co teraz robią Chorzowianie. Na prawej stronie jest Włodarczyk, tam Siadaczka. I Bogusz, zatrzymana akcja. Był faul Chorzowianina. 1-1 w Chorzowie. Przypominam, w tym spotkaniu porażka jednej z drużyn najprawdopodobniej wyklucza ją z boju o udział w Pucharze UEFA. Szymkowiak i Baszczyński.
Gęsior. Łapiński. Wychowski, Łapiński. Dobrze libero Łodzian, bardzo inteligentnie do Kobyleńskiego, to już Terlecki. Teraz Gęsior. Zając. Wejście Jaworskiego i będzie aut dla Widzewiaków. 30 minuta spotkania w Chorzowie. Ruch Widzew 1-1. Zając, Gęsior. Bizacki, pracujący bardzo dobrze w defensywie, pomagający swym kolegom. Opłaciło się od bramki Waldemar Grzanka. Na środku Terlecki. Gęsior. Dobrze, Bizacki. Teraz piłka do Śrutwy. Śrutwa. Z lewej strony wbiega Włodarczyk. Środkiem pędzi Dzikija. A źle zrobił to Śrutwa. I okazja do kontry. Siadaczka. Bardzo dobrze w środku. Na lewej stronie czeka na podanie Kobylański. Już ma piłkę Kobylański. Środkiem wbiegają Wichniarek i Zając. Kobylański. Siadaczka. Szarpak. Przydałby się ktoś, widzę, jaką z prawej strony. Dopiero teraz w środku jednak Szymkowiak. Gęsior, Bogusz. Ładnie grają piłkarze Smudy. Ten atak pozycyjny konstruowany bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Siadaczka 25 metrów prosto nogi Jaworskiego. Ambitnie Szymkowiak, Bogusz, Terlecki. Ruszył Śrutwa. No jakby przestraszył Terleckiego, a ten strzelił bardzo źle. Maciek też słynie z bardzo dobrego uderzenia. Pamiętamy go jeszcze wówczas, gdy grał w UKS-ie, zdobywał bramki z 40 metrów. Wiechowski. Kobylański. Szarpak. Wichniarek. I Grzanka. W środku, w ogóle na całym boisku rządzą Widzewiacy. Trzeba powiedzieć, że kilka krytycznych słów pod adresem i Dziki, i Wiechowskiego. No i Jaworskiego nie potrafił jednak zneutralizować drugiej linii Widzewa, ale za to teraz ładna akcja Chorzowian. Dzikija, Bizacki, gramy dalej, Dzikija. Jeszcze Gruzin w pole karne do Śrutwy. Ruszył sędzia Dymek w kierunku 11 metrów, ale nie, nic nie było. Daniel Bogusz, o, nie faulował Mariusza Śrutwy, to każdy może zobaczyć. I słuszna decyzja arbitra. Teraz biorą się do roboty Chorzowianie. Leciałowski. Wiechowski. Zagrzewa ich do boju Orest Lęczyk, a także zniecierpliwieni kibice. Śrutwa. Najlepszy strzelec naszej ligi przy piłce. Śrutwa. 14 goli w tym sezonie. Mariusz Śrutwa i Maciej Terlecki. Faul. Blisko 30 metrów do bramki Sławomira Olszewskiego. No i Edward, kto w ruchu będzie strzelał? No nie ma takiego zdecydowanego faworyta, kandydata do tego uderzenia. Aczkolwiek Maciek Midziak dysponuje też bardzo mocnym uderzeniem. I chyba na niego wypadło, bo widzę, że środkowy obrońca Chorzowian zbliża się do piłki. Brawo, Maciej! Maciej Mizia, na lewo pobiegł Bizacki. W polu karnym mamy Włodarczyka, Śrutwę, Gulę. Wiechowski przed murem. Uwaga, Mizia. Obok bramki. O, sprytnie to zrobił. Groźne uderzenie, aczkolwiek bramkarz już asekurował. Zobaczymy, na ile bramki. Źle ustawił się mur Widzewiaków. Tak jest, odskoczył Szymkowiak. A także odsłonił trochę ten mur Maciej Terlecki, stąd mogło być gorąco pod bramką Śrutwy. Orest Lęczyk pod bramką Olszewskiego. 1-1 ruch Widzew. Pierwsza minuta Śrutwa, 28. Wichniarek.
Raz Ruch po stracie bramki bierze się do roboty. Coraz częściej atakują piłkarze Orestaleńczyka, chociaż nie wycofujemy się z tych zarzutów wobec środkowych pomocników Ruchu. Bo tak, można mieć pretensje do Bizackiego za jego lewą stronę. Myślę, że tu trzeba ocenić zespół Ruchu w ten sposób, że część zawodników jak gdyby jest poza grą, bo tu z prawej strony Gula bardzo rzadko przy piłce. Włodarczyk, który właściwie jest poza grą w tej chwili i cały ciężar spoczywa na zdecydowanie na Wiechowskim, na Śrutwie, na Bizackim, a więc to grając u siebie jest to za mało. Są na boisku, a tak jakby ich specjalnie w jedenastce nie było. To znaczy nie potrafią uwolnić się spod opieki przeciwnika, żeby dojść do piłki i włączyć, żeby wzięli ciężar gry na siebie. Z kolei szybkie akcje Wichniarka i Kobyleńskiego to ostrzeżenie dla Jaworskiego, który bardziej jest gra bliżej obrońców swojej drużyny niż napastników. Na lewej stronie tymczasem Bizacki, jak znakomite wejście Bizackiego i w końcu stracił piłkę. Bardzo ładnie, efektownie minął Zająca, ale kontra Widzewa może być bardzo groźna. Nie, skończyło się na wejściu piłkarzy Ruchu. Wiechowski w środku. Cikija nie potrafi zgubić Gęsiora, za to teraz bardzo dobry przerzut na prawą stronę. To był Baszczyński, Cikija. Gruzin radzi zbyt delikatnie. Bizacki, Wiechowski. Chce tę piłkę dograć tak dosłownie na centymetry swym partnerom. Nie chce ryzykować. Tymczasem w ataku Zając do Wichniarka na spalonym atakujący Widzewa i rzut wolny dla Chorzowian. Oto Artur Wichniarek, strzelec bramki, ale obok Mirosława Szymkowiaka najczęściej przez nas wymieniany. No właśnie, moment podania. Na pewno Wichniarek nie spalił. Jeśli ktoś, to jego partner z prawej strony Andrzej Kobylański. Tak. Spokojnie, sennie dzisiaj na ulicy Cichej, być może pogoda, jest duszno, parno. Myślę, że jest niezła gra, ale brakuje tych momentów podbramkowych, strzałów, para bramkarzy i to, a to jest tym dominującym momentem, który pobudza właściwie publiczność. To jest to, co stwarza widowisko, my na to czekamy. Chwalimy Widzew za ładną, rozumną grę w środku pola, kilka razy groźnie atakuje Ruch, zwłaszcza kiedy za sprawą Bizackiego, Wiechowskiego czy Śrutwy. Ale jednak mało tych pięć podbramkowych, mało strzałów. A Łodzianie bardzo dzielnie, bardzo dobrze. Zasługują na remis, co najmniej na remis, bo potrafią w środku pola wywieźć pole swych rywali. Teraz Kobylański szuka tam Gęsiora w polu karnym. Dobrze ustawiony Jaworski. Jeszcze Szymkowiak, Szymkowiak. Ach, Baszczyński niebezpiecznie, brutalnie będzie kolejny faul i rzut wolny dla Widzewiaków. Siadaczka czy Szymkowiak, oto jest pytanie. Marcin Baszczyński. Widzimy to, jak potraktował Mirosława Szymkowiak. Jeszcze raz ta sytuacja, wyprostowana noga. Całe szczęście, że trafił piłkę, a nie zdecydowanie w udo Szymkowiaka, bo mogło się skończyć groźną kontuzją. 36. minuta spotkania w Chorzowie przy ulicy Cichej. Ruch remisuje z Widzewem 1-1. Piotr Szarpak zaprasza do wykonania rzutu wolnego. Czy to Siadaczka, czy Szymkowiak? Szymkowiak ucieka, więc Siadaczka. 18 metrów do bramki Waldemara Grzanki. Andrzej Dymek pokazuje, że czas już bić rzut wolny. Gol! Rafał Siadaczka, 2-1. Zobaczymy to jeszcze raz w powtórce, bo dziwna jakaś taka bierność bramkarza Ruchu. Strzał długi róg, a więc tam, gdzie powinien stać. Chodzi uderzenie bardzo mocne. Widzew wygrywa w Chorzowie 2-1. Franciszek Smuda zadowolony. Jeszcze raz zobaczmy tę sytuację. Szarpak do Siadaczki. Ach, odbita piłka jednak od... A, rykoszet, tak. Od Macieja Midzi. Nie do końca to usprawiedliwia Waldemara Grzankę, ale na pewno w znacznym stopniu nie miał wpływu, nie wiedział, że tak po prostu zostanie posłana piłkę. Widzew prowadzi 2-1, pracując uczciwie, trzeba to powiedzieć, bardzo dobrze na to, by wyrównać, by prowadzić w tym spotkaniu. Najpierw Śrutwa w pierwszej, potem Wichniarek w 28 i Siadaczka w 40 minucie. A więc Widzew 2-1 w Chorzowie, ale gospodarze nie rezygnują. Bardzo dobrze ustawiony Siadaczka do Wichniarka, Wichniarek. Ataki Ruchu bardzo senny, nadal takie ospałe. I mija Dzikija, zawodzi, nie potrafi znaleźć ani Mariusza Śrutwy, ani Piotra Włodarczyka. A cóż, a jeśli chodzi o Włodarczyka, to on sam
niespecjalnie stwarza okazję do tego, by Dzikija podał mu piłkę. Do środka teraz jest Mizia. Oto Wleciałowski. Wychowski w środku, ale piłka na lewo do Włodarczyka. Włodarczyk zamienił się pozycjami z Bizackim. Wiechowski. Śródfa. Mariusz Śródfa w polu karnym. Bardzo dobrze Olszewski. Bogusz. No proszę, kiedy Śródfa bierze się do roboty, to coś się dzieje groźnego w polu karnym, ale to jest pozycja dla Dziki. Rozgrywanie piłki przed polem karnym, a nie dla napastnika. No doskonała akcja. Uderzenie z pierwszej piły bardzo groźne. Raz kolejny podbita piłka, strzelał Wiechowski, podbił ją chyba Włodarczyk, tak. I piłka za bramką. 2-1 Widzew prowadzi z ruchem, 3 bramki w pierwszej połowie. Niezła grał był jedenastek Tomasz Łapiński po tym pierwszym kwadransie, kiedy kilka razy tak dość niepewnie wyprowadzał piłkę. Teraz rządzi defensywą Widzewa, aż miło, trzeba przyznać, że robi to naprawdę dobrze. Ale na Śródfę trzeba ciągle uważać, tak jak na Andrzeja Kobylańskiego. Na lewej stronie Kobylański, w polu karnym już jest Wleciałowski, Kobylański. W polu karnym są Tchniarek, wpada teraz Szymkowiak. Ach, dobra gra Widzewa. Ciągle chwalimy Widzew. Franciszek Smuda naprawdę dobrze nastawił i ustawił tę jedenastkę do gry w Chorzowie. Przypominam, zwycięzca może marzyć o tym, że zagra latem w meczach Pucharu UEFA. Szarpak. Dobrze Widzew. Siadaczka. Wypychany przez Paszczyńskiego. Bardzo dobrze. Teraz Gula z prawej strony, Śródfa, Gula, Włodarczyk, nie ma spalonego, Mariusz Śródfa, nie poczeka na kolegów. Po co? Bo podał prosto pod nogi Dzikiji. Dzikija bardzo źle. Nie wiem, czy Orest Lęczyk na pewno nas nie słyszy, ale myślę, że pierwszym kandydatem do zmiany będzie Mija Dzikija w przerwie. Zostawmy jednak to trenerowi Lęczykowi, bo oto Widzew. Terlecki dobrze do Kobylańskiego, Wichniarek w środku. Marcin Zając już jest w polu karnym. Wichniarek zdąży, tak jest, spokojnie. Przed polem karnym Terlecki, ale Wichniarek chyba poszuka któregoś z kolegów w szesnastce, nie? Prosto pod nogi Wiechowskiego i Chorzowianie. W środku Śródfa, za jego plecami Bizacki. Teraz dopiero Wiechowski, Jaworski niepotrzebnie zwolnił grę, Wiechowski. Śródfa coraz częściej na pozycji rozgrywającego. No musi ktoś to w ruchu robić, ale wtedy nie ma w polu karnym Mariusza Śródfy. Gula. Dzikija już w polu karnym. Gula do Śródfy. Śródfa. Bardzo dobrze Zając. Drużyna Widzewa czeka, czeka na to, co wymyślą Chorzowianie. Strzelał Dzikija fatalnie, fatalnie w 43 minucie. Nadal Widzew prowadzi z ruchem 2-1 i kontra piłkarzy Franciszka Smudy. Terlecki. Paszczyński. Faul. Piłka na lewą stronę, na wolne pole do Wichniarka. Wichniarek musi czekać na kolegów, sam nie da rady, choćby wspomagał go tylko jeden Andrzej Kobylański. Teraz na prawo do Zająca. Za minutę koniec pierwszej połowy spotkania. Widzew prowadzi z ruchem 2-1 do Gęsiora. Piłka, brawo Grzanka. Bardzo ładna akcja łódzkiej 11. Typowy Darek Gęsior, który potrafi się włączyć wtedy, kiedy napastnicy mają piłkę w przodzie i to była taka typowa akcja dla niego. Strzał z pierwszej piłki. Szczęście dla ruchu obroniony przez bramkarza. Teraz Szymkowiak, znowu Zając. Widzew nie zwalnia tempa, Widzew gra bardzo dobrze. Piłka na pole karne, był naspalony przez moment. I właśnie w tym momencie, kiedy podawał Zając Andrzej Kobylański, piłka dla zawodników ruchu. A więc nie zawsze jest tak, Edward, jak się mówi, że gol tak wcześnie zdobyty ustawia mecz. Zależy dla kogo, bo nie dla gospodarza. Tak, tak. Ja dużo razy już przeżyłem takie mecze, że właśnie wcześniej zdobyty gol przez gospodarzy usypia, jakoś uspokaja i kończy się tak jak w tej chwili. Pan Andrzej Dymek zakończył pierwszą połowę spotkania. Widzieliśmy przed momentem minę Sergiusza Wiechowskiego. To był komentarz do tego, co wydarzyło się dziś przy ulicy Cichej. W pierwszej połowie ruch po prowadzeniu 1-0. Rzeczywiście mógł myśleć o tym, że ułoży się spotkanie jeszcze lepiej. Widzę, że Grzegorz Milko rozmawia z jednym z bohaterów spotkania w pierwszej połowie, Arturem Wichniarkiem. Halo Grzegorz. Artur Wichniarek, gol strzelony przez ruch Chorzów w pierwszej minucie nie podłamał was, a wręcz przeciwnie. Znaczy na pewno nas podłamał przez pierwsze 5 minut, ponieważ mecz się ułożył fatalnie. W pierwszej minucie straciliśmy bramkę, ale w miarę upływu czasu i gry
zaczęliśmy kontrolować przebieg wydarzeń na boisku i udokumentowaliśmy to strzeleniem dwóch bramek. Ruch dzisiaj jest słabszy, czy wy jesteście w wyjątkowo dobrej formie? Znaczy, nie można powiedzieć, że Ruch jest słabszy. Myślę, że jest mecz wyrównany, bo Ruch też ma sytuacje podbramkowe. Strzelił jedną bramkę mniej niż my i na razie my wygrywamy 2-1. Co pan przewiduje na drugą połowę? Nie chcę się wypowiadać. Zobaczymy, co będzie po 90 minut. Dziękuję bardzo. Ma sekurację Artura Wichniarka, ale trzeba przyznać, że jak na zmęczonego zawodnika i zaangażowanego w grę, rozemocjonowanego, bardzo dobrze chyba skwitował pierwszą połowę. Artur, duży dyplomata i tak. Muszę powiedzieć, że zgadzam się z jego słowami. Ten mecz, aczkolwiek można mieć pretensje do zawodników Ruchu o jakość wyprowadzania akcji, o podanie, te końcowe podanie od GK, od innych zawodników. To słabo grę środka pomocy. Tak, tak, ale myślę, że jest to mecz wyrównany i tu jeszcze każdy wynik jest możliwy. Proszę państwa, popatrzmy, jak statystycznie układała się pierwsza połowa meczu Ruch Widzew. 68 strzałów Ruchu. Niezła celność, 62%, praktycznie co trzeci, na trzy strzały dwa były w światło bramki. Mariusz Siódma dwa razy próbował, najlepiej Widzewie Wichniarek, dwa razy jeden gol, raz strzelał Siadaczka, jedna bramka, 67% celności, jeszcze lepiej o jeden strzał więcej w wykonaniu graczy gości. Paule, 12 ze strony Ruchu, najostrze grał Baszczyński. Wiechowski kilka razy sfaulował niebezpiecznie Mirosława Szymkowiaka, ale Szymkowiak niewiele sobie z tego robił. Oto 8 fauli ze strony Widzewa, dwa razy Gęsior, dwa razy Terlecki. Mecz jest jednak toczony w dobrej atmosferze. Tak, fair, tam nie było żadnych złośliwości, a więc od tej strony na pewno jest to... Jeden rzut rożny, dawno tego nie było w pierwszej połowie. Tak. I to ze strony Widzewa. Na spalonych 5 razy byli piłkarze Widzewa. Jakbyś to tłumaczył, Edward, czy tak dobrze grali obrońcy Ruchu, czy też Kobylański grał z Zającem w sposób mało zdyscyplinowany? Nie, myślę, że brakowało tego podania w tempo, więc wówczas, kiedy zawodnik robi ruch, już ruch, w tym momencie powinno nastąpić podanie, a zwolnienie akcja, przeczekania, on już wystartuje, tak, to już jest spóźnione podanie, nie w tempo i wówczas jest pozycja spalona. Proszę państwa, po pierwszych 3 kwadransach przy ulicy Cichej widzę wprowadzić z Ruchem 2-1, a my z Edwardem Lorenzem zapraszamy państwa na ulicę Cichą za 5 minut. Witamy państwa ponownie, Chorzów, ulica Cicha i spotkanie 31. kolejki polskiej ekstraklasy. Ruch przegrywa na swoim boisku z Widzewem 1-2. Wszystko, proszę państwa, zaczęło się w pierwszej minucie meczu, kiedy to Mariusz Śrutwa wykorzystał rzut karny za faul Sergiusza Wiechowskiego na Dariusza Gęsiora na Sergiuszu Wiechowskim. Może zobaczymy tę sytuację. Oto właśnie jak do tego doszło. Podanie z głębi pola i popatrzmy, jak ucieka Wiechowski znakomicie środkiem, zanim pędzi Dariusz Gęsior. O! Widzieli państwo to przed chwilą, jak ciągnął za koszulkę Wiechowskiego. Teraz to widać znakomicie z tego ujęcia kamery. Zagapił się Darek, moment oderwania, przyspieszenia Wiechowskiego. No zaimponował nam sędzia Dymek, bo błyskawiczna decyzja. Wydawało się nam, że początkowo no, cokolwiek lekkomyślna. Tu wyrównanie, 1-1, 28 minuta. Artur Wichniarek, w tym roku stał Waldemar Grzanka, no ale stało się. I teraz Siadaczka w 40 minucie odbita piłka od Mizi. I tak padły 3 bramki w pierwszej połowie meczu. Ruch Widzew 2-1 prowadzą goście. Proszę państwa, dobre pierwsze 45 minut, chociaż więcej spodziewaliśmy się od graczy Ruchu, ale jak sam powiedziałeś, Edward, no cóż, potencjał, jeśli chodzi o zawodników, o możliwości tej gry, leży po stronie piłkarzy Smudy. Myślę, że ogranie zawodników trzeba wziąć pod uwagę, że większość z tych zawodników to grała, zdobywała tytuł mistrza Polski z Widzewem. Większość z nich to reprezentanci Polski we wszystkich grupach. Ograni w europejskich pucharach. A więc tu piłkarsko, szczególnie tak jak podkreślałeś, w drugiej linii na pewno lepsi, lepiej dokładnie rozgrywają, może lepiej ułożeni. Natomiast to, co podkreślałem, jest to gra specyficzna Ruchu, które śledzę właściwie bardzo często na wiosnę, że im odpowiada przeciwnik, który atakuje, gdzie oni szybkimi kontrami wychodzili i potrafili wygrywać mecze. Zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Proszę państwa, tymczasem Grzegorz Milko rozmawia z wojewodą katowickim, panem Markiem Kępskim. Panie wojewodo, jak podobała się panu pierwsza połowa? Ruch zaczął dobrze, no ale później już jednak dyktan do Widzewa. Dobrze się rozpoczęła, może nawet za szybko, ale widać, że Widzew ma przewagę w środku pola. No, trochę się obawiam, chociaż no, znaczy pogoda się psuje, ale może na boisku się nam poprawi w drugiej połowie.
Może zostawmy na chwilę ten mecz. Miejmy nadzieję, że pogoda też będzie łaskawsza. Mówi się o tym, że jest taka opcja, że będzie pan sternikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, a więc prezesem PZPN-u. Czy to prawda? Nie, to są absolutne żarty. Także raczej nie wiem, kto wpadł na ten pomysł. To, że znam kilka osób, to, że jestem, powiedzmy, znam blisko trenera polskiej reprezentacji, to jeszcze o tym nie świadczy. I to, że chodzę i uczęszczam na mecze, to też o tym nie świadczy. Natomiast chcę pomagać polskiej piłce, chcę pomóc polskiej piłce. Ewentualnie, jeżeli mogę to robić na stanowisku wojewody katowickiego, to mogę to robić. Ale niekoniecznie muszę być szefem PZPN-u. Piłkarze już wychodzą na murawę. Dziękuję w takim razie. Dziękujemy bardzo Grzegorzowi Milce, dziękujemy panu wojewodzie katowickiemu. No, dla niektórych ludzi to może kamień z serca, dowiedzieli się właśnie, że pan Kępski nie ma być zamiarem, nie ma zamiaru być wojewodą, ładnie powiedziałem. Wojewodą na przykład Polskiego Związku Piłki Nożnej. Statystyka porównawcza: Wiechowski, Gęsior bez bramek, aktywny w krótkich podaniach Dariusz Gąś. Gęsior generalnie lepiej podawał, Wiechowski, popatrz, Edward, 8 podań, tak. 3 długie, 5 krótkich. Jeśli chodzi o dryblingi, po stronie Gęsiora lepiej grał w defensywie, więcej odbiorów. Wiechowski, no chyba trochę rzeczywiście lepiej spisał się Wiechowski niż Gęsior, abstrahując od wyniku, jaki jest na boisku. Ja, no myślę, że typ obu zawodników to są zawodnicy raczej do destrukcji, nie są to typowi rozgrywający, tym bardziej, że Wiechowski, no stosunkowo małe ogranie w lidze, a więc dlatego takie ogólne zdziwienie, że sięga po tego zawodnika aż mistrz Niemiec. Zobaczymy, jak to się skończy. No tak, wszyscy spodziewali się, że to pan Mariusza Śrutwy przyjedzie awionetka, a Orest Lęczyk może przyszły sezon zacząć, jeśli będzie pracował w ruchu bez Wiechowskiego. Drodzy państwo, na innych boiskach. Krzeostrowiec do przerwy remisuje z GKS-em Katowice 0-0. Zagłębie Lubin wygrywa z Petrochemią 1-0. 16 minuta, Bogusław Lizak. Górnik Zabrze remisuje ze Stominem Olsztyn do przerwy 1-1. W 7 minucie Jacek Płóciennik dla Olsztynian. Wyrównanie w 15. Łukasz Gorszkow. ŁKS Legia, 4 minuta, rzut karny. Tomasz Kłos, 1-0. Odra, Wodzisław Groklin, 1-0. Do przerwy gol w 10 minucie Mariusza Nosala. To informacje z innych stadionów, nie z wszystkich. Jak będziemy mieli meldunki z wszystkich boisk ligowych, to oczywiście państwu przekażemy. Za moment rozpocznie się druga połowa meczu. Ruch Widzew, na środku arbiter główny spotkania, pan Andrzej Dymek z Wrocławia. Za moment przekażemy państwu informacje o zmianach w obu jedenastkach. Widzimy, że z trzynastką jest Marcin Molek, czyżby zmienił Sławomira Gulę. Za chwilę wydaje się, że to była najbardziej logiczna zmiana. Widzimy Śrutwę, Włodarczyka, jest Bizacki. Myślę, że Mariusz Śrutwa zacznie teraz właśnie lekko cofnięty, a Bizacki pójdzie do przodu, przesunięty do przodu i zagra. Czyżby za dziki je grał Śrutwa? W parze, tak. Zagra w parze z Włodarczykiem Bizacki. A więc do przerwy prowadzenie Widzewa 2-1, gole Siadaczki, Wichniarka, jedno trafienie Śrutwy. Mistrzowie Polski sięgają po pierwszych 3 kwadransach po zwycięstwo. To oczywiście za wcześnie o tym mówić, ale ich gra i styl, w jakim prowadzi drużynę Franciszek Smuda, każe piłkarzom, sympatykom Widzewa patrzeć optymistycznie na koniec meczu, chociaż w Chorzowie zawsze ciężko się gra i trudno o to, by już być pełnym optymizmu. Mariusz Śrutwa na środku pomocy, nie mamy na boisku Gruzina, Dziki, w ataku Bizacki z Włodarczykiem. Wzmocnienie siły uderzenia, Mariuszowi pasuje ta pozycja, taki cofnięty za napastnikami, umie wyprowadzić piłkę, dograć. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Widzę Wichniarek i Mizia. Faul Wichniarka, jednego z najlepszych piłkarzy Widzewa w pierwszej połowie meczu. Rzut wolny dla Chorzowian. Widzimy wyraźnie, jak przeszkodził Mizi Wichniarek. Coraz większy wiatr na stadionem przy ulicy Cichej. Zaraz pewno lunie deszcz. To prawdziwa ulga dla kibiców piłkarzy. Przypominam, bardzo gorąco dzisiaj na Śląsku, blisko 30 stopni po południu. A Sergiusz Wiechowski błyskawicznie zmierza w kierunku swego pola karnego, bo Widzewiacy konstruują kolejny atak. Ruch zaczął właśnie z tym ogromnym wiatrem, który się w tej chwili zerwał w plecy, a więc czy będzie sprzymierzeńcem dla drużyny chorzowskiej?
No, można spodziewać się strzałów z dystansu, strzałów z każdej pozycji. Zresztą to normalne, bo Ruch musi odrabiać straty. Ruch przegrywa. Zobaczymy, czy wytrzyma takie bombardowanie Sławomir Olszewski. Mirosław Szymkowiak, widzę, że zmienił buty. W pierwszej połowie grał w białych, teraz ma już czarne. Czy to ma wpływ na formę gry Szymkowiaka, Widzewa? Zobaczymy. W pierwszej połowie spisywał się naprawdę bardzo dobrze. Teraz Szarpak, pole karne. Dobrze przyjął te uderzenie Jaworski. I Chorzowianie. Dobra kontra piłkarzy Oresta Lęczyka. Piłka do środka. Tam był Mariusz Rutwa. Nie dał rady. Złe podanie. Guli i Widzew. Kobylański. Szarpak. Siadaczka. Znowu Widzew. Siadaczka. Nie było faulu, gramy dalej, ale Widzewiacy przy piłce. Terlecki do Szymkowiaka. To już Gęsior. Gęsior wbija piłkę za boisko. Tomek Łapiński siedzi, czyżby odnowienie kontuzji? No byłaby to strata dla Widzewa i nie tylko. I dla reprezentacji. Nie wiem, jak znajdujesz grę Radosława Kałużnego w ostatnim meczu reprezentacji Polski na środku obrony, ale nikt nie ukrywa, że to jest raczej pozycja zarezerwowana dla Łapińskiego. Na pewno, na pewno. Radek myślę, że zagrał niezły mecz. Zresztą jak oceniać zwycięzców. Natomiast no, Tomek Łapiński jest klasą dla siebie na tej pozycji. To było 3 dni temu też w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Polska wygrała z Rosją 3-1. A tu na ulicy Cichej w meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ruch przegrywa z Widzewem 1-2. I oto Widzewiacy. Szymkowiak. Znakomite podanie do Wichniarka. Wichniarek. Baszczyński. Molek. I przy piłce Grzanka. Wiechowski. Baszczyński. Znowu Baszczyński. Teraz Ruch musi atakować. Ruch musi prowadzić atak pozycyjny. A Widzew będzie czekał na kontry. Dobrze do Wichniarka. Wichniarek bardzo umiejętnie blokowany przez Mizie. Dobre wejście środkowego obrońcy Ruchu i piłka dla Chorzowian. Molek. Mizia. Już jest pole karne. Blokował wejście Mizi Łapiński. Faul Mizi. Poszkodowany znowu Łapiński. Rzut wolny dla Widzewiaków. Zmiana w przerwie spotkania. Marcin Molek za Mamija Dzikije. Krzysztof Bizacki w ataku z Włodarczykiem. Na lewej stronie Molek, a za rozgrywanie, za prowadzenie swojej ekipy na placu gry będzie odpowiedzialny Mariusz Śródwa. Bogusz. Kobylański. Szymkowiak. Strzelenie piłki. Wleciałowski. I dobrze Grzanka. Teraz widzieliśmy, co znaczy ta siła wiatru przy wybiciu Grzanki. Jak na razie to jedyny pożytek, o ile to można mówić o pożytku z tego wiatru. Chorzowianie nie zaczęli jeszcze strzelać, nie zaczęli bombardować bramki Olszewskiego. A piłka wręcz staje w powietrzu. Wielki wiatr na stadionie przy ulicy Cichej. Teraz był przez momentem Gęsior, to już Zając. Niecelnie Wichniarek nie mógł dojść do tej piłki. Molek. Wleciałowski. No i będzie rzut rożny. Nerwowo i trochę bez głowy teraz piłkarz Ruchu Chorzów. Wleciałowski zmierza w kierunku pola karnego. Tam już są Widzewiacy. Jest Wichniarek, Kobylański. Wolno przesuwa się w tym kierunku Gęsior, Szymkowiak. Z rzutu rożnego Marcin Zając. Zając. Dobre podanie na prawo. To Gula. W środku Bizacki i Włodarczyk. Piłka do Włodarczyka, ale
Nie udało się, bo to Terlecki. Bardzo dobrze, mądrze grają Widzewiacy w obronie. Gęsior. Spokojnie na prawo do Zająca. Szymkowiak. Ładnie do Gęsiora, nie ma spalonego, ruszył Dariusz Gęsior. Już jest wysokość pola karnego, obok niego Molek. Teraz wejście Molka, faul. Dobrze wychwycił to pan Dymek. Będzie okazja dla Widzewiaków. O, właśnie wejście Molka. Słuszna decyzja arbitra. Coraz większy wiatr na stadionie w Chorzowie. Kto pierwszy wykorzysta właśnie ten porywisty wiatr? Szymkowiak. I podbita piłka przez obrońców chorzowskich. Wydawało się, że Bogusz szpawkuje do siatki, ale nie. Terlecki. Ładnie. Szymkowiak z prawej strony, Zając. Mirosław Szymkowiak ciągle przy piłce. Szymkowiak. Bardzo dobrze. 16-17 metrów. I Gęsior. Wichniarek. Szarpak. No. Bardzo źle to w rezultacie wyszło, ale trzeba przyznać, drodzy Państwo, że obrońcy chorzowscy są bardzo łaskawi dzisiaj dla napastników z Łodzi. No, mają szczęście, że Darek nie zdecydował się na strzał z pierwszej piłki, bo właściwie no, mogło być już po meczu w tej chwili, jakby prowadzili Widzewiacy 3-1. Się utrwa dobrze do Włodarczyk, chyba po raz drugi, może pierwszy przy piłce, i to bardzo źle. Źle dzisiaj gra młody, obiecujący napastnik jedenastki z Chorzowa. Siadaczka. Rafał Siadaczka. Tu do Szymkowiaka. Szymkowiak w polu karnym. Szymkowiak czy też Molek. Molek faul Szymkowiaka. Rzut wolny dla chorzowskiej jedenastki. Bardzo źle w środku obrony chorzowej. Bardzo źle. Każda niemal akcja wyprowadzana przez pomocników Widzewa. Podanie w środku, czyli tam prawdziwe spustoszenie wśród obrońców jedenastki gospodarzy. Teraz ruch. Śrutwa. Jaworski. Gula. Gula czy Terlecki? Paul Terleckiego, rzut wolny dla piłkarzy Oresta Lęczyka. Widać jakaś groźna kontuzja pomocnika ruchu. Sławomir Gula potrzebuje opieki lekarskiej. Jeszcze raz ten moment. Popychał go Terlecki. To trudno mówić o jakimś brutalnym kopnięciu, ale chyba nieszczęśliwie upadł. Na rękę czy też na biodro Gula. I za moment przekonamy się, czy Orest Lęczyk nie będzie musiał prowadzić na przykład do gry Janusza Nawrockiego bądź Mirosława Bąka. Myślę, że bardziej prawdopodobna akurat ta pozycja jest, byłaby zmiana Siemianowskiego, który dysponuje dużą szybkością. Tymczasem przy piłce Chorzowianie Molek i obok bramki. Bardzo ładnie młody pomocnik ruchu. Czwartego lutego skończył 20 lat. A Olszewski szczęśliwie. I mnóstwo szczęścia miał Franciszek Smuta. Mogło być 2-2. Oto właśnie akcja pomocnika Niebieski. Szarpak. 56. minuta meczu. Ruch Widzew 1-2. Rozpędzony Piotr Szarpak. Szymkowiak. Kobylański. Obrzędzia. Jaworski. Śrutwa. Nie udało się. Znakomicie Wichniarek. Tym razem w środku boiska. Piłka na lewo. To Kobylański. Po raz kolejny akcja Widzewa lewą stroną. Kobylański do środka, do Terleckiego. Terlecki ma na prawej stronie pilnowanego Zająca. Terlecki. 25 metrów obok bramki. Chętnie strzelają jedni i drudzy, ale to nie są najlepiej przygotowane pozycje, to nie są sytuacje, w których warto oddać. A jednak za Mirosława Jaworskiego Janusz Nawrocki w 57 minucie. Zmiana w drużynie chorzowskiego ruchu. Konsekwencja chyba tych błędów w środku boiska, szczególnie przy tej akcji tam Darka Gęsiora niewykorzystanej.
Sikorski już na ławce rezerwowych, a to Sergiusz Wiechowski. Nerwowo, nerwowo, bardzo chorzeganie. Tym razem Baszczyński wściekło, obrażony na kolegów, na cały świat. No nie układa się to spotkanie dziś Chorzowskiej 11. Tak, bliżej stracili rytm w tym rozegraniu. Nie jest to silna broń tej drużyny w rozegraniu ataku pozycyjnego. Mariusz Rutwa, który od kilkunastu minut odpowiedzialny jest za prowadzenie gry, no jednak, co by dużo mówić, znacznie lepiej czuje się jako egzekutor, jako piłkarz. Myślę, że nie było w zamiarze trenera, który zna doskonale Mariusza, że nie jest to typ rozgrywającego, natomiast no, jeżeli przegrywa się u siebie 2-1 do przerwy, trzeba postawić, trzeba zaryzykować i postawić na atak, wzmocnić siłę uderzenia drużyny. A Grzegorz Milko ma meldunek z ławki rezerwowej. Mirosław Jaworski, piłkarz, który przedszedł. Czym jest spowodowana ta zmiana? Już przerwę miałem posiłek. Ile mam sił, to chcę, że trener się spodziewał, że nie wytrzymam całego meczu. Janek był przygotowany do tego, żeby za mnie wejść. Pana koledzy no, nie grają tutaj jakoś wybitnie dzisiaj. Widzew jednak ma przewagę. Tak, wszyscy gramy ambitnie na pewno, dużo biegamy, ale to bieganie jest bezproduktywne. No i za bardzo nam się granie klei, no, ostatnimi czasy. Przerwiemy może, bo to akcja chorzowskiego ruchu, pana kolegów. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Tyle Mirosław Jaworski, krótko. No co miał powiedzieć, piłkarz, który przegrywa, którego zmienia trener, nie grał dzisiaj najlepiej, ale to samo mogą powiedzieć na przykład o sobie Piotr Włodarczyk, czy też inni ich koledzy. Tymczasem Wiechowski bardzo ładnie w pole karne. No i teraz Włodarczyk, Olszewski. Dobra akcja ruchu. No akcja, która dawno się nie zdarzyła tej jedenastce. Tak, ale to, to podkreślaliśmy cały czas. Wyjście z kontry, jest to siła ruchu. I właśnie te akcje mogą przynieść tu zmianę rezultatu. Zobaczymy, czy Janusz Nawrocki na tyle szczelnie zamuruje środek boiska, że gracze ruchu będą mogli, będą w stanie wyprowadzić kontrę czy składną akcję. Może teraz Molek. Molek. Na prawej stronie pokazał się Baszczyński. Baszczyński, dobrze. Tam w polu karnym był Włodarczyk, piłka do Śrutwy. Strzelaj prosto Olszewskiego. Widzew nadal prowadzi w Chorzowie 2-1. Dobra akcja tym razem ze strony Chorzowie, środkiem boiska. No proszę, kilka bardzo dobre podanie, tak, z głębi pola do Włodarczyka, który z pierwszej piłki zagrał w tempo Mariuszowi. Ten właściwie w pozycji sam na sam. Będzie zmiana w jedenastce ruchu. Sławomir Gula pokazuje, że jednak Orest Lęczyk będzie musiał go zastąpić. Teraz chyba wejdzie Dawid Bartos z numerem 20, rozgrzewający się obok, biegający obok ławki rezerwowych chorzowskiej jedenastki. Na razie jednak Gula pozostał na boisku. Truchta tam spokojnie na prawej stronie, a Widzewiacy przy piłce. Zając dobrze dostrzegł i Szymkowiaka, ten jednak chyba po raz pierwszy w tym meczu tak mocno się pomylił. Grzanka. No, bramkarz Chorzowski nie robi dzisiaj na najlepszego wrażenia na obserwatorach. Nie wiem, czy Orest Lęczyk będzie zmuszony wrócić do Mirosława Dreszera. Jak na razie? Myślę, że zadecyduje obserwacja, zadecyduje w tych dniach między meczami. Czasem przy piłce znowu gracze z Łodzi. Wrocki blisko Dariusza Gęsiora. W polu karnym ruchu tylko Artur Wichniarek. Już go tam nie ma. Na prawej stronie niepilnowany Marcin Zając. A piłkarze Smudu wolno, wolniutko na lewej stronie organizuje jakiś atak pozycyjny. I dopiero teraz sygnał dla sędziego, że gotowy do zmiany zawodnik ruchu Dawid Bartos. Jednak gra toczy się dalej. Może teraz właśnie jest przerwa i Dawid Bartos zmienia w 61 minucie gry Sławomira Gulę. To były gracz Widzewa, numer 14, Sławomir Gula. Niespecjalnie odznaczył się w tym spotkaniu. Chyba w pierwszej połowie miałeś do niego pretensje, że niezbyt tak angażował się w szybką grę ruchu. Właściwie pod stroną, prawą stroną ruchu, właściwie żadna akcja nie szła tędy. Nie zdołał się odsuwać od szarpaka. Natomiast w tej chwili wchodzi zawodnik wychowany w ruchu, bardzo młody zawodnik, który no rozstrzygnął już jeden mecz, bardzo ciężki dla ruchu, Skrzo w 88 minucie, też wszedł parę minut wcześniej i pięknym strzałem zapewnił Chorzowianom zwycięstwo w tym meczu. Zobaczymy, czy
historia się powtórzy. No właśnie, Kobylański w środku. Widzę gra dziś dobrze, widzę gra mądrze. Niesłychanie ciężko będzie wyrównać Chorzowianom, a nawet jeśli wyrównają, to w każdej chwili mogą spodziewać się kolejnego ciosu ze strony Artura Wichniarka, czy też jego kolegów, bo widzę gra dziś bardzo niebezpiecznie. Dobrze Bogusz po raz kolejny pokona Włodarczyka w środku, Wiechowski, obok niego Nawrocki. Wiechowski, mnóstwo pracy, biegania tego piłkarza. Naprawdę robi, co do niego należy, nawet więcej, bo i atakuje i wspomaga stoperów. Tyle tylko, że nie ma wsparcia wśród kolegów. Miziar, wokół niego trzech graczy z Widzewa. No i tak to się musiało skończyć. Chociaż Koziak naprawdę nie zgadza się z tą decyzją. I jeszcze raz ta sytuacja, czy Szymkowiak miał rację? Na pewno miał rację sędzia, bo on podjął decyzję. Ta. Ruch. Dobrze Bizacki w pole karne, Włodarczyk. Doskonale blokował tam Siadaczka. Jeszcze Molek. No, Chorzowianie biorą się do roboty. Tym lepiej dla widowiska, tym lepiej dla nas, bo być może zobaczymy kolejne bramki. Teraz na lewą stronę piłka do Molka, podawał Miziar. W polu karnym czeka na podanie Włodarczyk i Bizacki śrutwa krąży przed szesnastką. Na środku już jest Wiechowski, Baszczyński. Strata piłki. Szkoda tej akcji, tak starannie przygotowanej. Za to Widzew doskonale. Szarpak do Kobylańskiego. Kobylański rusza lewą stroną boiska. W środku był Szarpak. Ale rzut rożny dla 11 Franciszka Smudy. Dobrze gra się Piotr Szarpak, Edward. Mnóstwo ataków, takich szybkich wyjść z kontry. To zasługa właśnie piłkarza Widzewa. A to Andrzej Kobylański. Bardzo dobry zawodnik, szybki, obdarzony bardzo dobrym uderzeniem. Przede pokazał wszystkim to na Legii. Dokładnie gra. Proszę zauważyć to dośrodkowanie przy tej pierwszej bramce. W ogóle niemal każda jego akcja i oddanie piłki do napastnika to nie jest szukanie jakiejś okazji czy granie na łód szczęścia. Rzeczywiście gra bardzo dokładnie. Tymczasem Mirosław Szymkowiak z rzutu rożnego. Uwaga. Wiechowski, piłka pod nogami Zająca. Zając. Szarpak. Prosto w Baszczyńskiego, Bizacki, Terlecki, ach błąd Terleckiego, ruszył śrutwa, śrutwa do Włodarczyka, Włodarczyk, kolejna piłka zepsuta przez Włodarczyka, ale jeszcze polu karny, młody napastnik ruchu i bardzo dobrze Tomasz Łapiński. Na dwa tempa Łapiński blokował tę akcję, raz i drugi, ale zrobił to po mistrzowsku, brawo Łapiński. Wichniarek i Kobylański, teraz udany powrót Wiechowskiego, Wleciałowski. Bartos. W polu karnym Włodarczyk i śrutwa. Chorzowianie. Bizacki. Po co tak długo krzyczą kibice ruchu? Bo rzeczywiście, gdyby wcześniej oddał. Ale każda taka akcja i stracona piłka to okazja do ataku przez graczy Widzewa. Na pewno Bizacki musiał wcześniej próbować strzelać. Miał dobrą pozycję. Wchodził z prawej strony, więc to coś dla niego. Uderzenie z lewej nogi. Z punktu widzenia ruchu to szkoda tej okazji, bo i Włodarczyk i Śrutwa byli naprawdę przyzwoicie ustawieni w polu karnym. 2-1 prowadzi Widzew, ale to ruch jest bliski tej drugiej bramki, bliski tego wyrównania. Popatrzmy na tę akcję. Tym razem zabrakło tutaj Włodarczyka i Śrutwy. Mariusz Śrutwa nadal w środku, Bizacki, Włodarczyk w ataku. Na lewej stronie Molek, na prawej Bartos. Tak wyglądają linie ofensywne ruchu. A Sergiusz Wiechowski walczy z Wichniarkiem. I Wiechowski przewinie. No trzymał Wichniarka i pan Dymek, naprawdę dobrze prowadzący te zawody, nie miał wyboru. Tymczasem Daniel Bogusz z rzutu wolnego. Piłka na pole karne. I Bartos. Nieporozumienie kolejne, Baszczyński. Jednak przejął piłkę do Mizi. Nerwowo dziś grają obrońcy ruchu, naprawdę. To jest to, czego dawno nie widzieliśmy. Myślę, że to jest wynikiem pressingu w tej chwili napastników Widzewa. Nawrocki. Ładnie. To Bizacki. Piłka na prawo do Śrutwy. Śrutwa trochę wypchnięty przez tą akcję. No i nie udało się. Dałeś mi kurwa.
Widzewiacy bardzo twardo, ostro i rzeczywiście ten pressing Wichniarka Kobylańskiego, Gęsiora, Szymkowiaka przydaje się. Nie mają czasu na rozegrywanie obrońcy, chociaż teraz jeden z licznych momentów, kiedy Ruch może zaatakować. Wiechowski, faul? Nie. Sfingował faul, tymczasem Gęsior. Na spalony bieg Kobylański. Bardzo dobrze zauważył to pan Kamiński z Opola i spalony. Nawrocki, Mizia. Coraz częściej Maciej Mizia w przodzie. Asekruje go z tyłu Nawrocki, Mizia. Mariusz Śródfa pokazał się bardzo dobrze przed polem karnym Śródfa. Jednak nie ma komu zawrać. Dostarczyli go tam piłkarze Widzewa. Teraz znowu Mizia. Molek ustawiony na lewej stronie. Jednak Mizia decyduje się na coś, na co nie powinien się decydować. Stracił piłkę. No i Wiechowski. To, o czym mówiliśmy, ten wiatr, czyli... Pomyślę, że dobra próba. Znaczy, próba zamiar. W sumie zła. Zamiar bardzo dobry, żeby wykorzystać tą siłę wiatru. Mirosław Szymkowiak ma jakieś problemy. Pan Dymek zaprasza go do opuszczenia boiska. I słusznie. Nie chce, by to wpływało na płynność gry. Szymkowiak, najlepszy Widzewiak w pierwszej połowie obok Artura Wichniarka. Już za linią poszło, teraz zgłasza powrót, nie wiem. Nie może wejść, musi być piłka w grze i pozwolenie sędziego na wejście. Baszczyński. Bardzo dobrze w środku Widzewiac, Terlecki. I Zając. Nie ma spalonego, Dariusz Gęsior sam przed bramkarzem, Gęsior zagranie do środka i nie ma bramki. No, Artur Wichniarek powinien wedle Dariusza Gęsiora po prostu wpakować tę piłkę do siatki. Błyskawiczna akcja, nie wiadomo, czy nie było spalonego, przynajmniej tak interpretowali tę sytuację gracze Ruchu. Widać było z tego ujęcia. Nie widzieliśmy go dokładnie. A Wichniarek nawet nie dopadł tej piłki, zrobi to za niego obrońca Ruchu i będzie kolejny rzut rożny. Tym razem przy piłce marci Zając, gwizdy na trybunach, Zając na pole karne. Paszczyński do środka, bardzo dobrze Śródfa, ładne podanie w kierunku Bizackiego. Bizacki uciekł jednak tym razem Boguszowi, lewa strona, Bizacki czeka aż pole karne, biegnie Włodarczyk, świetnie po raz kolejny Łapiński. Im więcej minut, tym gra naszego reprezentacyjnego libero pewniejsza, dokładniejsza. Robi to rzeczywiście bardzo dobrze. Wiechowski. Teraz odważny Ruch. Pięknie Siadaczka uprzedził Śródfę, ale to przy piłce Chorzewianie. W pole karne tam był Wiechowski, podawał Nawrocki. Jeszcze raz Nawrocki. Sprytnie Bogusz na lewo. Szarpak. Ale Chorzowianie, teraz oni przycisnęli, teraz oni nie schodzą z połowy Widzewa. Paszczyński. Bartos. Mądrze po raz kolejny Szarpak. Kobylański. Szymkowiek. Podbita piłka, nie ma spalonego, gramy dalej. Wichniarek i bramkarz Grzanka. Coraz bardziej zniecierpliwieni kibice w Chorzowie domagają się frontalnych ataków, ale cóż, piłkarze Ruchu wiedzą, czym dysponuje, jaką siłą dysponuje Widzew i tych kontr najwyraźniej się boją. Boją się odsłonić. Teraz może Wiechowski, co zaproponuje Molek. Molek i Zając. Dobry pressing napastników Widzewa. Złe podanie, chociaż Baszczyński jeszcze utrzymuje się przy piłce. Zostawiają jednak Mizi. Wiechowski. Na lewej stronie jest Bartos. Świetne podanie Wiechowskiego. Nie zdąży Bartos. Myślę, że fragment gry, w którym trzeba pochwalić drużynę Ruchu za momentami zepchnięcie drużyny Widzewa do głębokiej defensywy. Widzew oprócz tej kontry, gdzie Darek Gęsior wyszedł i grał do Wichniarka właściwie cały czas w głębokiej defensywie. Tym razem Widzew wie, że prowadzi i wie, że trzy punkty już nie tak daleko, to jakby determinuje taktykę. To każe im grać bardzo ostrożnie,
i widzewiacy czekają na to, co zaproponuje ruch Chorzów. Na lewej stronie był Molek. Jest Bogusz, błąd Bogusza, czekał, czekał, no i w rezultacie to on ostatni dotknął piłki. Powinien być aut dla ruchu Chorzów, proszę Państwa. Warto to zobaczyć raz jeszcze, naprawdę, naprawdę, tym razem pan Dymek się pomylił. Nie mamy wątpliwości. Ostatnim, który dotknął piłkę, był Daniel Bogusz. No cóż, ale sędzia też ma prawo do błędów. Tymczasem Siutwa z dystansu, prosto w nogi Łapińskiego. I Wichniarek, sam napastnik Widzewa, za nim trzech kolegów i czterech graczy ruchu Chorzów. Czeka na kolegów Wichniarek, nie sam w polu karnym. Żanka wypuścił piłkę z rąk, ale wszystko skończyło się dla gospodarzy bardzo dobrze. Giechowski. Na prawej stronie Śród. Ciągle daleko od pola karnego rywali. On musi dziś prowadzić grę, w drugiej połowie rozgrywać. Robi to całkiem dobrze, ale Piotr Szarpak znakomicie wyłuskał mu piłkę. Podanie do Gęsiora. Gęsior oddaje ją do Szymkowiaka. Teraz Szymkowiak pomylił się. Molek. Ładnie do biegającego Bodarczyka. Zatrzymany przez Terleckiego. Pierwsza żółta kartka w tym meczu. Tak jest, Maciej Terlecki. Żółta kartka. Pan Dymek nie miał wątpliwości. No i 25 metrów do bramki Olszewskiego. Kto? Kto w ruchu Chorzów będzie strzelał? Czymizia podchodzi do piłki. Myślę, że to on weźmie odpowiedzialność za wykonanie tego stałego fragmentu gry. Jak przystało na kapitana. A Olszewski w bramce ustawia mur swojej jedenastki. Maciej Terlecki. Znowu stały fragment i stały gry. I stałe zagranie Sergiusza Biechowskiego, który tam blokuje ten mur widzewski. Zobaczymy. Bizia. Mocno. Nie udało się. Piotr Szarpak wybiega z muru. Coraz bliżej piłki, ale gracze z Chorzowa nadal kontrolują sytuację. Wleciałowski do Molka. Molek obok niego Zając. Molek uciekł Zającowi. Molek, faul. Rzut wolny dla Chorzowian. No i kolejna żółta kartka. I tym razem Marcin Zając. Minut do zakończenia spotkania. Ruch Widzew 1-2. Coraz częściej atakują gospodarze, stwarzają coraz więcej sytuacji, a Widzew czeka na swój czas, na to, by po raz trzeci pokonać bramkarza ruchu. Baszczyński. Piłka wraca w pole karne. Olszewski do niej i brawo, brawo bramkarz Widzewa. Odważnie i pewnie. Będzie wolny dla gości. Marcin Molek na lewej pomocy. No bardziej przekonywujący na pewno jest Sławomir Gula z prawej strony. Kilka ładnych akcji tego piłkarza, ale Widzew czyha na swoją okazję. Kobylański. Molek mimo młodego wieku bierze ciężar gry na siebie, potrafi jeden na jeden wygrać pojedynki, tak jak tu przykład przed chwilą z Marcinem Zającem, a jest to w tej sytuacji bardzo, bardzo potrzebne. 76. minuta spotkania, atakuje Widzew, piłka na pole karne. Był Wleciałowski, Terlecki, pomylił się tym razem pomocnik Widzewa. Kontra ruchu. No i Wiechowski, trochę niedokładny, no nie wszystkie piłki mu wychodzą. Chwalony generalnie za grę w defensywie, za bieganie, za walkę, za serce do gry. Nie zawsze jednak potrafi zaimponować podaniami. To Szymkowiak. Dobrze z prawej strony ustawiony Zając, właśnie piłka do niego, Zając już w polu karnym. Czekają na niego koledzy, Zając, no. Szczęście dla ruchu, że Marcin popełnił taki błąd. Wcześniej mógł grać, miał na idealnej pozycji Kobylańskiego. Ale teraz Zając szybko wraca, bo to ruch, Molek. Znakomicie wybiegł w pole i Szybkowiaka i Zająca. Na lewej stronie Nawrocki. Włodarczyk, Nawrocki. Faul, przewinił Daniel Bogusz. Będzie rzut wolny dla Chorzowian. Mizia. Brawo Łapiński.
Wiechowski, Bartos. Wiechowski blisko Bartosa, właśnie do niego piłka. Leciałowski pokazał się na środku, ale nie piłka na pole karne. Za szybko oddaje piłkę Wiechowski. Zbyt nerwowo gra w ostatnich minutach. Gracz próbowany przez mistrza Niemiec FC Kaiserslautern. Oczywiście próbowany to nie znaczy, że będzie tam grał, że zostanie kupiony. Ja myślę, że w tym okresie przez drużynę mistrza Niemiec przewinie się przynajmniej kilkunastu zdolnych chłopców w całej Europie. To tak. To jest praktyka drużyn niemieckich, że śledzą rynek innych krajów i wybierają zawodników na próby. Kto się z nich dostanie, to jest duży znak zapytania. Na pewno Wiechowski jest podbudowany tym testem, tym, że mógł zagrać w 11 Kaiserslautern. Dla niego to wyróżnienie. Bardzo ładnie to przyjął, jak na skromnego młodego człowieka przystało, bo rzeczywiście, jeśli zaprasza mistrz Niemiec na próbę, to znaczy, że coś ten piłkarz jest wart. Ale wracajmy na boisko przy ulicy Cichej Róg. Przegrywa z Widzewem 1-2. Oddala się szansa gry w Pucharze UEFA przez chorzowską jedenastkę. Maciej Terlecki atakuje Widzew. Terlecki bardzo ładnie, Maciej Terlecki. Na prawej stronie Andrzej Kobylański, napastnik Widzewa, ma w polu karnym trzech kolegów Terleckiego, Wichniarka i Szarpaka. Zwalnia grę jednak atakujący Widzewa do Szymkowiaka. Szymkowiak, faul. 17 metrów do bramki Waldemara Grzanki. Maciej Midzia za nic w świecie nie może się zgodzić z decyzją arbitra. A jednak popatrzmy, Szymkowiak, Maciej Mizia odpychał młodego pomocnika Widzewa i teraz Szymkowiak w pierwszej połowie, chyba trochę dalej był oddalony od bramki Grzanki, kiedy to wspaniałym strzałem rzutu wolnego trafił w słupek. Zobaczymy, co będzie teraz. Szarpak, Siadaczka, Gęsior. Szymkowiak zostawił jednak piłkę starszym kolegom. Piotr Szarpak i Rafał Siadaczka. Pięciu, sześciu graczy w ruchu w murze. Waldemar Grzanka czeka na to, co zrobi Siadaczka. Szarpak, Siadaczka. Odbita piłka. Znowu ruch. Tak, pozwolił na to, by piłka minęła linię bramkową. Andrzej Kobylański i będzie kolejny korner dla Widzewa. Widzew po tym okresie jakby zastoju, po tym okresie przyjmowania ruchu na swojej połowie zaczął, nie wiem, czy nie wrzucił drugi, trzeci bieg i końcówka będzie należała do Łodzian. Zobaczymy. Terlecki na pole karne. Grzanka spokojnie, pewnie. I jak najdalej do Krzysztofa Bizackiego. Bizacki. Obok niego Szarpak. Bizacki, powrót Bogusza. Czysto, dobrze wszedł obrońca Widzewa. Zając. I tu Marcin Molek zastopował kontrę Widzewa. Mimo wszystko mało strzelają piłkarze ruchu, a jeśli już to robią, to z takich nieprzygotowanych pozycji robią to dość chaotycznie. Tak, myślę, że za dużo tych sytuacji do oddania strzału nie wypracowali sobie. Tak jak mówimy, no jednak w tym środku boiska być może za mało tych walorów piłkarskich, które by pozwoliły na wypracowanie tych sytuacji. A trzeba przyznać, że pomocnicy Widzewa naprawdę spisują się dziś w środku pola bardzo dobrze. Myślę tu i o Gęsiorze, przede wszystkim Szarpaku, Terleckim, wchodzący Szymkowiak. Szymkowiak ma przecież. I to zdecyduje o tym, że Widzew wprowadzi 2-1. To może zdecydować, że Widzew wywiedzie 3 punkty z Chorzowa, chociaż nie przesadzajmy, poczekajmy do końca. Ale jednak piłkarze Franciszka Smudy kontrolują sytuację i panują nad nią. Popatrzmy na to. Wleciałowski czy Wichniarek? Wleciałowski. Baszczyński. Nawrocki. Maciej Mizia już w przodzie. Nawrocki to był przecież kiedyś napastnik, kiedy grał w Zagłębiu Sosnowiec. Janusz Nawrocki z tyłu jako środkowy obrońca rządzi obroną. To Wiechowski. Leciałowski. Mariusz Lutwa krążący pod polem karnym, ale nie dostaje piłek od kolegów. Musi sam po nią sięgnąć. Może teraz. Piłka do Śrutwy. Wypychany przez Szymkowiaka. Śrutwa w polu karnym. Mariusz Śrutwa. No i nie udało się. Ten wiatr, który miał pomagać Chorzowianom w drugiej połowie, tym razem przeszkadza, bo każde niedokładne podanie, każde podanie zagrane ryzykownie. Za silne. I piłka ląduje za linią końcową boiska. Andrzej Gąska!
Terlecki. Misia. Ostatnie 8 minut w tym meczu. 8 minut ruchu, szans na wyrównanie, a może coś więcej. No i tylko 8 minut do tego, by Ruch dopisał sobie 3 punkty. Znowu bardzo dobrze obrońcy pomocnicy Ruchu. Widzewa, tym razem Szymkowiak. Szymkowiak w środku boiska. Na prawo znakomicie do Wichniarka. Na spalonym jednak Andrzej Kobylański. Franciszek Smuda już jest przy linii bocznej boiska i przez momentem dostatnie skomentował to, co zrobili jego piłkarze. O właśnie. Ruch. Baszczyński. Pole karne. Znowu Szarpak. Szymkowiak do Wichniarka. Wichniarek ma w środku Kobylańskiego. Znakomity start Kobylańskiego, chociaż pilnowany przez Waciałowskiego. W końcu nie uwolnił się spod opieki swego rywala. Teraz Wichniarek dobrze. Szarpak. Poczeka chyba, ściągnie tam Marcin Zając. Marcin Zając już jest w polu karnym. Szarpak. Bardzo leniwie zabierają się Widzewiacy do wykończenia tej akcji. Żaden z kolegów Szarpaka nie chce pomóc mu tam w lewej stronie boiska. No i skończyło się stratą piłki przez Widzew. I Ruch. Śródfa. Mariusz tu w roli defensywnego pomocnika. Bardzo głęboko cofnięty. Molek. Ruch. Z lewej strony Bizacki. W polu karnym jest Wodarczyk, Molek, Bizacki. Bizacki czy Bogusz? Bizacki, lewa strona, Bogusz wypycha go do końca, nie było piłki za linią końcową boiska. Faul teraz Leciałowskiego. Poszkodowany Piotr Szarpak, rzut wolny dla Widzewa. Zakończyły się niektóre spotkania na naszych boiskach. Lubin, Petrochemia 2-0, Górnik Stomin 2-3. LKS ciągle prowadzi z Legią 1-0, Raków przegrywa z Polonią 0-1, Odra prowadzi z Grodzinem 2-0. Krzeszów-Ostrowiec mecz zakończony. Bezbramkowo remisuje z GKS-em Katowice. I Wisła prowadzi z Pogonią 2-0. A do końca spotkania na ulicy Cichej w Korzowie 5 minut. Ruch przegrywa z Widzewem 1-2. Marcin Zając wracający za pomocnikiem Ruchu Molkiem. Tymczasem koledzy Zająca robią kolejną akcję. Oto Gęsior. Środkiem będzie Artur Wichniarek. Do niego piłka. Wichniarek w polu karnym. Wichniarek. Nie dał rady atak dwóch obrońców Ruchu i udało się Korzewianom powstrzymać akcję Wichniarka. Za moment dojdzie do kolejnej zmiany w 11 Widzewa. Artur Wichniarek miał coś do powiedzenia i to coś bardzo nieparlamentarnego Maciejowi Mizi. Już gramy przy piłce Nawrocki. O właśnie, wejście Wichniarka, a na prawej stronie atakuje Ruch. Piłka na pole karne, tam dobrze ustawiony Łapiński, Szymkowiak, świetnie na lewo do Szarpaka. No i nie udało się to zagranie pomocnikowi Widzewa. Baszczyński. Teraz Korzewianie po raz kolejny, takie już desperackie ataki. Nie wszystko układa się po ich myśli, przede wszystkim nie ma dobrych celnych podań do napastników i na spalonym dwóch graczy Widzewa. Widzę, że Marek Szemoński przygotowany do tego, by wejść na boisko. Franciszek Smuda zdenerwowany. O
odsyłany przez arbitra liniowego na ławkę rezerwowych. Andrzej Kobylański ustąpi miejsca Markowi Szemońskiemu. Tak to przynajmniej wygląda przy ławce rezerwowej Widzewa. 3 minuty do końca. To zmiana taktyczna. O, właśnie widzimy, jak Tadeusz Gapiński, kierownik Widzewa Łódź, anonsuje tę zmianę. W 87 minucie spotkania Andrzej Kobylański opuszcza boisko. W jego miejsce Marek Szemoński. Marek Szemoński pozyskany przez Widzew Łódź z Górnika Zabrze. Bohater niechlubny, chociaż on nie ma wpływu na to, co wydarzyło się w gabinetach panów prezesów, chociaż był czas, kiedy pan prezes Górnika Stanisław Płoskoń miał żal do Szemońskiego, już ten grając jeszcze w Górniku przyjął od Widzewa stosowną zaliczkę przed transferem. Akcja Widzewa bardzo dobrze na prawej stronie. Marcin Zając, pole karne. Dobrze grzam. Molek. Widzew prowadzi w Chorzowie z ruchem 2-1. Porażka w tym spotkaniu to odpadnięcie z walki o udział w Pucharze UEFA. Teraz Wiechowski. Baszczyński, co robi, że pole karne? Baszczyński, no i nie wyszło. Desperacki ataki ruch. Desperacki, ale trzeba powiedzieć, że bardzo nerwowe, szczególnie w tych podaniach. Bardzo dużo niecelnych podań, tych ostatnich, które by otwierały drogę do bramki. Wiechowski, ładne zagranie śrutwy, znowu śrutwa. Jeśli nie śrutwa, to kto? Rzut wolny. Piotr Szarpak przewinił, chociaż sam przy tym starciu oberwał od najlepszego strzelca Chorzowian. Zobaczymy, czy Maciej Mizia jeszcze raz próbuje, tym razem chyba blisko 30 metrów zaskoczyć Olszewskiego. Minuta do końca spotkania. Skromny mur Widzewiaków. 3 piłkarzy. Tym razem Wiechowski nie przeszkadza piłkarzom z Łodzi. Chyba będzie próbował Bartos. Bartos! Obok bramki, a ta piłka leciała długo, bardzo wolno i asekurował całą sytuację Sławomir Olszewski. Z tej odległości techniczny strzał, więc nie mógł zaskoczyć bramkarza Widzewa. No to właśnie jak w ostatnich sekundach tego spotkania rezerwowy ruch Chorzów próbował pokonać bramkarza Widzewa. Bartos. To Szarpak. Szymkowiak. A pan Dymek nie pozwolił zakończyć tej akcji. I tak, drodzy państwo, w Chorzowie stało się przy ulicy Cichej Gospodarze. Ruch przegrał z Widzewem 1-2. Można powiedzieć, Edward, że nastąpiło pożegnanie ruchu z europejskimi pucharami, bo przy zwycięstwie Polonii, która będzie miała po zwycięstwie w Rakowie 57 punktów, zwycięstwie Wisły, która powinna zwyciężyć Pogoń, no ruch jednak odpadł z rywalizacji o europejskie puchary. Widzew zagrał dziś mądrze, Widzew zagrał dziś dobrze, chociaż tak to się źle dla tej drużyny zaczęło. Franciszek Smuda, trener zwycięzców, ma głos. Halo, Grzegorz Milko. Panie trenerze, szczególnie w drugiej połowie ruch postawił poprzeczkę dosyć wysoko. Trudno było utrzymać to zwycięstwo. A ruch nie od parady jest w czołówce i miał szansę na zdobycie pucharu UEFA. Dlatego wszystko postawili na jedną kartę. No, pomógł również trochę wiatr szalejący tutaj na stadionie i dlatego musieliśmy się częściowo bronić. Ale to była taka taktyka, która doprowadziła do zwycięstwa. Bardzo często podbiegał pan tutaj do linii końcowej boiska i krzyczał, szczególnie chyba miał pan pretensje do Marcina Zająca i do Andrzeja Kobylańskiego. Wiadomo, że my gramy co mecz w innym składzie. Ja przestawiam tych chłopaków z jednej na drugą stronę, ale oni muszą być wszechstronni i trzeba im w tym momencie podpowiedzieć. Trzeba czasami być zły na nich, ale trzeba im również dać wiele serca po meczu. Jeszcze jest szansa na puchary? A następny mecz mamy z ŁKS-em i jak wygramy, to panu powiem. Chyba po takim meczu pana piłkarze już zasłużyli na premie finansowe. Na pewno. Ja myślę, że dogadali się z działaczami i będzie to wszystko uregulowane i na przyszłość, żeby wszyscy ci piłkarze zostali widzowie. Dziękuję bardzo.
Tyle Franciszek Smuda, który podchodzi bardzo spokojnie do tego, co się dzieje. Przypominam Państwu, że wydawało się, że to spotkanie się nie odbędzie, że będzie walkover dla Ruchu, dramatyczne doniesienia z obozu Widzewa, ale mediacja Związku Zawodowego piłkarzy i tak dalej sporo pomogła, no i ten mecz się odbył. Obejrzeliśmy chyba Edward nie najgorsze widowisko. Trzy bramki w pierwszej połowie, w drugiej oczywiście mogły być dalsze, to tym lepiej dla takiego widowiska, ale czym Ci zaimponował Widzew w tym meczu? Ja myślę, że to, co się spodziewałem po Widzewie, to tutaj zobaczyłem. Wejście Tomka Łapińskiego do składu wzmocniło, jak gdyby uspokoiło pozostałych zawodników, młodych, aczkolwiek już o jakimś stażu. I większość, no. Większość z nich reprezentanci Polski w różnych kategoriach wiekowych, a więc Widzew tu piłkarsko zaprezentował się bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest Szymkowiak, jako prowadzący grę, rozgrywający. Tak. Gdzie on skończy, powiedz? Świadczy to o dużym uniwersalizmie tego zawodnika. Gdzie skończy? Jak skończy? Może myślę, że jedna pozycja to na pewno do niej nie pasuje jako bramkarz, mówiąc żartem. Oczywiście nie te warunki fizyczne. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia przegrani. Mariusz Siutwa w rozmowie z Grzegorzem Milką. Prowadziliście 1-0, tymczasem porażka 1-2. Dlaczego? No wydaje mi się, że po zdobyciu bramki nasza drużyna zagrała kompromitujący futbol. Niestety cofnęliśmy się za głęboko i popełniliśmy straszną masę błędów, i to takich bardzo prostych i szkoleniowych. Nie wiem, z czego to się wzięło, ale naprawdę nie stanowiliśmy dzisiaj tej drużyny, która wybiegała na to boisko w poprzednich spotkaniach. Grał pan troszkę tak nietypowo dla siebie, nie był pan takim typowym żądłem, tylko rozgrywał pan akcje, jakieś takie przesunięcie? To znaczy po pierwszej połowie, kiedy grałem z przodu, trener doszedł do wniosku, że trzeba wzmocnić drugą linię i przesunął mnie do tyłu. To nie jest dla mnie nietypowe, ponieważ grałem już kilkakrotnie na tej pozycji i mogłem się tego spodziewać również. Dla mnie nie stanowi to jakiejś zdecydowanej różnicy, czy gram z przodu, czy gram lekko cofniętego napastnika. Natomiast czasami jest to z korzyścią dla drużyny. Jeśli można powiedzieć, że napastnicy, łącznie z pomocą Ruchu, w miarę jeszcze grał dobry futbol, tak obrońcy Ruchu dzisiaj byli naprawdę bardzo słabi. No, abym mimo wszystko to rozszerzył do całej drużyny, ponieważ nie będziemy tu wyciągać personalnie zawodników, którzy grali słabiej lub lepiej. Po prostu cały Ruch zagrał dzisiaj słabsze spotkanie i można tylko pogratulować drużynie Widzewa, że rzeczywiście dzisiaj była tą drużyną, którą pamiętamy z poprzedniego sezonu i na pewno była zdecydowanie lepsza od nas. Niestety szkoda tylko, że ja odnoszę takie wrażenie, że na płycie boiska były trzy drużyny, ponieważ pan arbiter chyba prowadził własny mecz. Nie wiadomo z kim, chyba z własnym cieniem. Dziękuję bardzo. Tyle Mariusz Rutwa, który dołożył jednak swoje sędziemu. Nie wiem, czy słusznie, ale to już jego zdanie. Proszę Państwa, strzały Ruch 11 razy to robił co drugi świat po bramki, najczęściej Śródfa Wiechowski. Odleciał, nie? To nie był Wiechowski. Tak, Wiechowski, przepraszam. Tylko 6 piłkarzy z Ruchu, 7 z Widzewa próbowało, 12 strzałów Widzewiaków, Lichniarek, Gęsior, Szymkowiak i Terlecki najaktywniejsi. To były strzały i faule. 23 ze strony Ruchu. Edward, chwaliliśmy Widzew Łódź, no teraz próbujmy skrytykować Ruch Chorzów, gdybyś chciał to powiedzieć, oczywiście nie, bardzo obiektywnie. Ja wiem, że weźmiesz pod uwagę, że Widzew naprawdę prezentuje się piłkarsko, kadrowo lepiej pod wieloma względami, to jednak gdybyśmy chcieli doszukać się przyczyn porażki Ruchu, to proszę bardzo. Nie zapominajmy, że Widzew to aktualny mistrz Polski, natomiast ten mecz być może ułożył się za dobrze w tych bramkach strzelonych w początkowych minutach, w pierwszej minucie meczu, a więc tak jak Mariusz tu podkreślił, wycofali się lekko z tej gry, nie złapali tego rytmu właściwie do końca. Ja bym nie był taki ostry w tej ocenie, jak to zrobił Mariusz w stosunku do siebie i kolegów. No trafili naprawdę na bardzo dobrze zorganizowany zespół, na bardzo dobry techniczny, który też dysponuje sporym atutem w postaci szybkości, gdzie kontry Kobylańskiego, Zająca, Szarpaka, który bardzo umiejętnie dochodził do tych napastników, czy Darka Gęsiora. A więc myślę, że... Możemy powiedzieć, że Ruch przegrał, bo miał gorszych pomocników, jednym zdaniem? Ja myślę, że generalnie jako całość, jako drużyna, no jednak wartość drużyny Widzewa jest wyższa w tej chwili i po prostu trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Jeżeli chce się walczyć o puchary, myślę, że trzeba tą drużynę wzbogacić o może o jednego, o dwóch, o trzech zawodników. Czy będzie stać na to klub? Nie wiadomo, zobaczymy, jak to się dalej ułoży. Ruch będzie miał szansę walki w europejskich pucharach, ale to za rok. Proszę Państwa, oto jak padały bramki dzisiaj przy ulicy Cichej. To faul Dariusza Gęsiora.
Jęsiora na Sergiuszu Wiechowskim. Pierwsza minuta meczu. I Mariusz Szurfa. Wszystko ułożyło się dla Ruchu jak na piękniejszym śnie. 28 minuta. Znakomicie Szarpak. Świetnie wychodzi do piłki. Wichniarek nie było spalonego. Na pewno nie był Wichniarek. Wybiegł za pleców obrońców. A to 40 minuta. Rozstrzygające trafienie. Siadaczki po drodze. Pośladki. Zobaczę to Państwu raz jeszcze. Mizi. O właśnie. No i Waldemar Grzanka pokonany. Proszę Państwa, dzisiaj porównywaliśmy dwóch piłkarzy. Sergiusza Wiechowskiego, który był próbowany przez klub mistrza Niemiec Kaiserslautern, i Dariusza Gęsiora. Popatrzmy na to, który z wypadł z nich lepiej. Po kolei bez bramek. Cztery długie podania Wiechowskiego, 15 krótkich. No, aktywniejszy tu widać niż Gęsior, chociaż nie zawsze. Czasami piłkarz musi bardziej przeszkadzać ich rozgrywać. Cztery dribblingi Wiechowskiego, cztery Wiechowskiego. Gęsior tylko dwa razy. Trzeba przyznać, że Wiechowski rzeczywiście bardziej rzucał się w oczy, ale Gęsior był takim dyskretnym dziś piłkarzem, ale na pewno swoje tam zapracował na... Ja myślę, że ta sytuacja na boisku też ma duży wpływ na tą właśnie tabelkę, którą w tej chwili oglądaliśmy, bo przecież widzę wprowadził, a więc cofnięci głęboko, tak jak podkreślaliśmy, Ruch w pewnych momentach zepchnął Widzew do głębokiej defensywy, a więc ten Wiechowski jako środkowy pomocnik zmuszony był do bardzo właściwie częstego kontaktu z piłką. Ale to, co podkreślaliśmy, no nie zawsze to ostatnie podanie w wykonaniu Sergiusza jest dokładne. Proszę Państwa, to wszystko. Przypominam tylko, że UKS prowadzi z Legią 2-0, Wisła z Pogonią 2-0, Odra Groklin po 65 minucie 2-0, Polonia wygrała w Rakowie 1-0, Górnik Stomil 2-3, Zagłębie Lubin Petrochemia 2-0, Krzeszów Ostrowiec GKS Katowice 0-0, UKS mistrzem Polski, Edward. No na to wszystko wskazuje, że łodzianie UKS dowiozą, jak gdyby to długie prowadzenie do końca. Chociaż derby Łodzi może być różnie. Drodzy Państwo, Edward Lorenz, dziękuję Ci bardzo. Grzegorz Milko, Janusz Basałaj. Dziękuję również. Pracowaliśmy dziś dla Państwa w Chorzowie przy ulicy Cichej, gdzie Ruch przegrał z Widzewem 1-2. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia.